Witam wszystkich słuchaczy z naszego Discorda i w porządku naszego Discorda. Z Bydgoszczy, tak, na naszym próbnym takim podcaście. Ja jestem Aki, ze mną jest Silence i Toster właśnie. Silence, odezwij się, żeby wiadomo... Cześć, witam serdecznie wszystkich z Bydgoszczy, z Gdyni. O, ja jestem, mam daleko do was, ja jestem z Wielkopolski, więc... No cóż, jest to próbny, taka nasza próbna inicjatywa, bo nikt z nas chyba takiego czegoś w życiu nie robił, ale stwierdziliśmy, że może fajnie będzie jakiś taki bardziej zwięzły, publicystyczny sposób podyskutować na jakieś tematy, tym bardziej, że często to się i tak odbywało między nami na prywatnych rozmowach. Cóż, jak się spodoba, to będzie fajnie, to będziemy kontynuować tę inicjatywę w jakiś sposób. Jeżeli no, nie spodoba się, to wrócimy z naszymi rozmowami na nasze prywatne tam jakieś fora, dyskusje, ale spróbować warto, więc bez zbędnego pierdzielenia może przejdziemy do pierwszego punktu naszego programu. Ja sobie tutaj mam zrobiony taki ten. Mamy przywitanie. Każdy może niech coś o sobie powie, zaczynając od siebie. No ja jestem Aki, mój pełny nick Aki Stratego. Przede wszystkim w takim świecie, światku internetowym zajmuję się tworzeniem takich prowizorycznych, prostych gier w RPG Makerze. Streamuję też różne tam rzeczy do internetu, w szczególności gry, które nie są zbyt znane tutaj na naszym polskim rynku, choćby po to, żeby zainteresować naszą społeczność, naszych graczy troszkę innym repertuarem właśnie tych tytułów, w szczególności japońskich, takich jak właśnie Trails of Cold Steel, Zanki Zero, czy jakieś inne dziwne wynalazki pokroju Shining, Listener's Refrain, które właśnie ostatnio ogrywam. Może ty, Toster, coś powiedz o sobie? Dzień dobry, ja jestem Toster, pochodzę z Gdyni i interesuję mnie przede wszystkim gry, rynek gier. I tutaj jestem na Discordzie paczaczem streamowym, czyli tej osobą, która ogląda, lubi się też wypowiadać na tematy gierek. A moje ulubione tytuły to przede wszystkim JRPG, strzelanki i strategie. Silence? Cześć, jestem Silence, znany jako Jurman, Krecik, The Ekmis. Siedzę sobie na Discordzie i śmieję się z karczmy i ogrodu. I tego imienia się tu nie mówi. Będę musiał to wypikać. Tyle. To się wytnie. Nie pozywaj nas. No okej, okay. No to tyle. No, nikt nie musi tutaj być nie wiadomo jaką gwiazdą zaraz, a ktoś w ogóle z nas jest. Tego, którego imienia nie wolno wymawiać tutaj, gdy Kleon nas obserwujący za nas napisał. Dobrze, takie wstępne przywitanie mamy za sobą. Przejdźmy do, że tak powiem, takiej konkretnej części, a jeszcze przed konkretną częścią, czyli tematami, które nas czekają, może tak pokrótce przedstawię nasz taki ramowy plan. Jeśli będą się pojawiać kolejne podcasty, to zawsze po przywitaniu, po takim wstępie lżejszym, będziemy mówić o takich informacjach powiązanych, czy to z projektami moich gier, czy to z naszego Discorda, co tam się teraz dzieje, czy jakieś inicjatywy tam prowadzimy i później będziemy przechodzili do takich właśnie konkretnych tematów. Dzisiaj właśnie Toster zaproponował temat modelów biznesowych we współczesnych grach wideo. Stylen zaproponował, tak jakby płynnie przechodząc do tego tematu, czyli sprawy mikrotransakcji w grach i tego, jak te mikrotransakcje na przestrzeni lat się zmieniały. No i ja, ode mnie temat będzie dotyczył omawiania anime, które ostatnio oglądaliśmy wspólnie na naszym Discordzie właśnie, Elfen Lied, i będziemy analizowali to anime pod kątem innym niż zazwyczaj robi to internet, ponieważ nie będziemy się rozpływali nad tym, co się działo pozytywnego w tym anime, tylko spróbujemy skrytykować je za mimo wszystko liczne niedociągnięcia. No i na końcu jest pożegnanie, zakończenie i dobre słowo na kolejny dzień, może ktoś jakimś sucharem zarzuci. Coś może jeszcze o konkursie. To właśnie chciałem do tego przejść teraz, w tych informacjach na Discordzie, związanych z naszym Discordem. Planujemy i w sumie już jest postanowiany konkurs, który chcemy przeprowadzić na Discordzie.
Konkurs będzie dotyczył tworzenia memów związanych z naszą społecznością, społecznością powiązaną z nami w jakiś sposób, czyli społecznościami RPG Makera, sceną, gospodą czy twierdzą. Również związany z moimi streamami, czy streamami Silence'a, który też prowadzi streamy na naszym Discordzie od czasu do czasu. Po wyciąganie z nich jakichkolwiek obrazków czy zdjęć i po prostu przerobienie ich na jakiegoś mema jest naprawdę fajną rzeczą. Doświadczyłem tego od strony naszego kolegi Klauna, pozdrawiam serdecznie. I pomyśleliśmy, że warto byłoby po prostu zrobić z tego większą inicjatywę, którą można by jakoś nagrodzić, czy to w drobny sposób, jakąś rzeczową nagrodą, czy też jakąś tam rangą na naszym Discordzie. Co do szczegółów tego konkursu będziemy informowali na kanale ogłoszenia. Tam będzie zapisane, jak będzie ta forma konkursu wyglądać. I wydaje mi się, że od udostępnienia tego, czyli gdy ten podcast się pojawi, taki już w obrobionej formie, to tydzień od tego czasu, mi się wydaje, zaczniemy ten konkurs prowadzić. Co jeszcze innego związanego z naszym Discordem? Aktualny repertuar anime prezentuje się następująco. Przede wszystkim teraz będziemy oglądać drugą część filmu kinowego Fate/Havensfield, a dokładniej się on nazywa, jak on się nazywał? Lost Butterfly. A po Lost Butterfly będziemy oglądać, ja sobie tutaj muszę zobaczyć, ściągę oczywiście, bo mam przypięte na kanale anime na żywo, na naszym Discordzie jest przypięty temat, właśnie którym są wyszczególnione kolejne tytuły Hioka, zaproponowana przez Klauna, 22 odcinki anime, będziemy oglądać to Okruchy Życia, Szkolne Tajemnica, taki gatunek. Co do dalszych repertuarów, jeszcze nic nie mamy ustalone, więc jakiekolwiek propozycje, można to udostępnić na kanale ogólnym, napisać czy tam do Silence'a, czy do mnie na kanale. Naruto wszystkie sezony. Chcesz, żebyśmy umarli? Na starość? Ze starości? Tak, chcę obejrzeć to na tych flashbacków. To na tych flashbacków. To chyba my musielibyśmy się naszej sensei zapytać właśnie, bo ona miała takie źródło, gdzie te Naruto, te odcinki są przefiltrowane z tych wszystkich fillerów. Także to jeszcze ewentualnie na to mógłbym się zgodzić. Co jeszcze? Odnośnie streamów. Aktualnie streamy przez jeszcze jakiś miesiąc co najmniej, albo może dwa. Ja osobiście będę prowadził Trails of Cold Steel 3, ponieważ jest to gra moloch, jeżeli chodzi o ilość tekstu. I długość pewnie na 90 lub 100 godzinach skończy się czas przejścia tej gry. I w międzyczasie jeszcze zajmę się ogrywaniem starszego tytułu w klimatach bardziej TPP, horror, czyli The Evil Within 2. A Silence też zaproponował się, zaoferował się, że on właśnie przejdzie, zanim ja zacznę tego Evil Within 2 grać, on będzie przechodził pierwszą część tej gry. Więc on będzie prowadził streamy. Ściągnął ci się w końcu z tego streama? Tak, kupiłem. Ściągnął się. Dobrze, bardzo dobrze, malinowo. Świetnie. Co? No, ktoś chce jeszcze coś dodać w tej kwestii? Tutaj w tych takich ogłoszeniach parafialnych? No tyle, że muszę jakieś dobre anime zaproponować. Muszę najpierw pomyśleć, co takiego można byłoby zobaczyć. Może link do Discorda będzie w opisie, ale to było. Oczywiście, masz rację. Link do Discorda pod tym podcastem będzie w opisie. Nie mamy żadnych jakichś warunków dołączenia, po prostu wchodzisz i jesteś. I po prostu trzeba być normalny dla każdego i obowiązuje zwykła etykieta, nie ma żadnych tam jakichś szczegółowych czy szczególnych regulaminów u nas. No dobra, skoro mamy kwestię wstępną załatwioną tutaj, takich powitań, wiadomości, to trzeba by przejść do konkretnego tematu, a mianowicie do tematu tostera. Czyli modele biznesowe. O właśnie, szukałem tego, o, modelem tej ściągi, którą mi wysłałeś. Modele biznesowe na współczesnym rynku gier. No dobra, to słuchajcie, w wielkim skrócie modele biznesowe, jakby to sobie przetłumaczyć na taki ludzki język, no to są po prostu sposoby, w jakie firmy zarabiają na grach. I to nie można się oszukiwać, bo jest to relacja konsument i firma. Nie? Czyli firma przed samym stworzeniem gry wybiera sobie jakiś model płatności, w jaki sposób będzie robiła obroty.
No i my jako gracze sobie tak jakby wyróżniliśmy tak cztery główne takie modele biznesowe właśnie. Przy czym każdy z nich, że tak powiem, robi sobie miks i korzysta z różnych modelów płatności. I taki chyba najbardziej popularny, bo że tak powiem ma największe zasięgi, to jest free to play. No i tutaj jak naprawdę gracze sobie wyróżnili je na te, na dwa takie główne rodzaje, z czego pierwszy to jest pay to win i są to gry, których zakup dodatków daje ci dużą przewagę i tych gier jest całkiem sporo, ale jak mamy być dinozaurami, no to zacznijmy od tej TV całej, bo no to jest świetny przykład, szczególnie, bo to były początki MMO. To jest gra legenda właśnie. Ona faktycznie się od free to playa zaczęła? Wydaje mi się, że tak, chociaż tak głęboko nie zaglądałem. Myślę, że zaczęła się od free to playa. W każdym razie ona wyróżniała dwa typy kont. Konta freemium i konta premium. I dalej się żartowało właśnie, że dzieci sięgają do tego, do portfela rodziców i biegną płacić. 30 zł miesięcznie chyba było. Teraz na pewno już jest inna kwota. W każdym razie samo premium dawało olbrzymie przewagi. Nie wiem, czy tam ktoś z was grał, ale no, po pierwsze co, to dawały dostęp do odizolowanych lokacji. To chyba największy ból dla premium. Jeszcze te spele. Przede wszystkim spele dawały dostęp do bardzo silnych zaklęć, do których nie mieli dostęp, casuale premium. No i generalnie było czuć tą olbrzymią przepaść między graczami free to play a graczami premium. Albo nie śpisz w nocy, albo idziesz do mamy w Polsce. Tak, albo idziesz wyżebrać kasę, albo kradniesz. Kradniesz od rodziców. No a jeśli chodzi o teraz, już przeskoczmy teraźniejszości, no to mam całą masę tak zwanych gacha games i już wyjaśniam, co to za ten magiczny twór. To są takie gierki głównie na mobila, ale można je też znaleźć ewentualnie na peceta, które, że tak powiem, robią taki trochę jak Pokémony, o tak będzie łatwo powiedzieć. Chodzi o kolekcjonerkę postaci, potworków, różnych innych rzeczy. I przy czym tam, że tak powiem, jest siedlisko jakichś różnych lootboxów, nie lootboxów, które, że tak powiem, twórcy zostawiają różne pułapki i tak na pewno tam taka rzesza siedzi tych ludzi w garniturach i rozmyśla, nie, jak tam psychologicznie podejść do graczy. Generalnie gra zachęca do wydawania jak największej ilości pieniędzy i, że tak powiem, wprowadza cię w trans, że te pieniądze, które wydajesz, dają ci coś, tak naprawdę dają tylko szansę, że dostaniesz to, czego chcesz. Taki hazard. Może zatrzymajmy się w tym miejscu, bo jeżeli mamy się odnosić do jakichś tych właśnie podpunktów, lepiej żebyśmy to robili od razu, bo później całościowo jak do tego wrócimy, to gdzieś nam to, co chcieliśmy powiedzieć, od razu ucieknie. No ale w każdym bądź razie ja z Tibią nie miałem jako takiego styczności. Tam każdy mi w szkole mówił Tibia, a ja oczywiście wyrzutek z online, bo tam ładne panterze są i można sobie pooglądać. W Tibii freemiumy miały ten dostęp do czterech chyba strojów. A premium miały dostęp do jeszcze kilku ekstra strojów. Właśnie, bo tak trochę kluczyłem wokół tego tematu, a chciałem zapytać jeszcze, czy mikropłatności od samego początku były w Tibii? Znaczy tam właśnie tak jakby mikropłatności nie było, tak jak mówię, było freemium i właśnie powiedziałem freemium i to by się dlatego wydawało. No. Ale konta były po prostu darmowe i konta premium i to było wszystko. Nie było żadnego sklepu. Bo teraz jak mamy MMO, free to play, no to wiadomo, że jest zawsze shop i tam masz dokupić przedmioty kosmetyczne, ale też często są przedmioty przewagi. Nie są, że jakaś wielka przewaga, ale to, że ktoś tam dostaje, nie wiem, 1,5 expa więcej, no to jest jednak tam delikatna przewaga. Ale jako takich nie, w większości gier nie będzie jakichś silnych przedmiotów, gdzie możesz możesz sobie kupić po prostu przewagę, to tak, za gotówkę, a raczej tylko będą, że tak powiem, wspomagacze, jak nie, na przykład jak podbija się jakiś ekwipunek, to można, że tak powiem, nie stracić tego ekwipunku, jak się to nie uda. Tego typu wspomagacze są sprzedawane. Tak, żeby wiadomo, że gracze nie krzyknęli się, nie zebrali, że ta gra jest pay to win, bo nie, że tak powiem, to gatunek uwielbiany przez
przez gracza. No nie dziwię się, nikt nie chciałby mieć po prostu czucie gorszy z tego powodu, że ktoś ma więcej pieniędzy, bo to do tego się sprowadza. No a nawet mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że w Gacha Games osoby, które właśnie wydają kasę, to są nazywane wielorybami, tam po angielsku whales. Tak, tak sobie tę społeczność nazwała, czyli osoby, które po prostu wydają masę pieniędzy. No bo to nie są małe pieniądze, tutaj rozmawialiśmy przed i ja się zgadzam, ja sobie co jakiś czas sprawdzam, czy tam się te ceny zmieniają, ale słuchajcie, 380 zł za 10 tysięcy premium punktów. Przecież to jest kilka gier, tak naprawdę. No ja ci mogę to powiedzieć bardziej na swoim przykładzie. Gram sobie w tego Fate Grand Order. No i tam też mam takie kryształki do przywoływania. 30 kryształków pozwala na losowanie rol 10 kart i w tej, pośród tych 10 kart gwarantowana jest jedna, czy tam cztero, czy tam pięciogwiazdkowa. No i losujesz i tak naprawdę, jeżeli chcesz sobie kupić te kryształki, to nie jest tam. Ja sobie tak za pierwszą zamyślałem, że w tym sklepie dobra, kryształki, wejdę za dwie dyszki, kupię tam, dam 100 kryształków, to nie jest dużo, nie? No ale ja tam wchodzę, patrzę, 100 kryształków, 360 zł. Ja pierdzielę, są 3 losowania. Losujesz, 5 minut później i nie masz tych pieniędzy już. Tam, gdzie ja gram w tego Final Fantasy World of Divisions, no te 10 tysięcy punktów to jest 5 losowań. To jest zaledwie 5 losowań, także za 380 zł dostaje się 5 szans, że dostaniesz to, czego chcesz. Wiesz, w co to uderza, Toster? W ogóle wiecie, w co to uderza? To uderza przede wszystkim w hazard. No. Hazard jest w Polsce nielegalny bez koncesji. No niby tak, ale to uderza w hazard, no bo zobacz, masz elementy hazardu, masz losowość, z której może ci wypaść coś fajnego. Jeżeli nie chcesz czekać, nie chcesz zbierać i grindować tych klejnocików, czy tamtych punktów, które trzeba zdobyć do losowania, no to wkładasz to pieniędzy. Przełóż to samo sobie na maszyny slotowe, które masz w sklepach, czy tam w jakichś barach i wychodzi ci to samo tak naprawdę. Oczywiście, że tak, no inne jakby, hazard jest jakby najlepszą tą formą, żeby jak najwięcej tych pieniędzy wciągnąć, no bo ryzyko jednak trochę zachęca do wydania tych pieniędzy. I ta ekscytacja z tego, że ci coś wyjdzie co jakiś czas, nie? Tak, mimo że dostaniesz przedmiot za 100 zł, a już na losowanie wydałeś 4000. Następnym razem na pewno się uda. Tak, to jeszcze jeden, to będzie kosa. Następnym razem też nie będziesz czego wyciągać z portfela. Trzeba gdzieś do ojca. Są jeszcze nerki, niekoniecznie swoje. To na iPhony. Na przykład dziewczyny możesz wyrwać. Czyli takie łatwe to było. Nerki jak chloroform jazda. I czarna furgonetka. Free candies. Albo pokazujesz, mówisz, że masz kotki w piwnicy i wiesz. Dobra, bo to troszkę... Panie, jeszcze będzie moment, żebyśmy mogli sobie obrzucać gównem wydawców, ale na razie przejdziemy do takiego fajniejszego tematu, jeśli chodzi o free-to-play, bo istnieją takie, powiedzmy, święte grale, jeśli tak można je nazwać, gier, które, że tak powiem, mają też mikrotransakcje, ale one bazują tylko i wyłącznie na kosmetycznych sprawach, czyli skórkach, awatarach, emotkach itd., itd. W żaden sposób nie dają przewagi w grze. I to są przede wszystkim największe produkcje, tutaj wymienię typu League of Legends, czy Valorant, czy na przykład Fortnite, niechciane wszystkich, ale tam co można kupić, to są skórki, czy awatary. I tańczenie. I co ciekawe, no wiemy wszyscy, że te firmy zarabiają i tak olbrzymie pieniądze. Właśnie, na czym one te pieniądze zarabiają? Tylko na tych kosmetycznych dodatkach? Serio? Tak. Ludzie tak to kupują? Fortnite zarobił tyle pieniędzy, że mógł sobie otworzyć własną tą platformę z grami, jednocześnie za jakiś czas cały czas rozdaje nowe produkcje za darmo, więc to nie są małe pieniądze. Słuchajcie, Devi Riotu tam pisali, że taki ciekawy tam tekst napisali w tym artykule, że skin do Ezreala czy do Lux, czyli jeden z najbardziej tam popularnych postaci, to zarabiają tak co najmniej 10 razy więcej. Czyli zarabiałem na kilka skinów do postaci, którymi mało kto gra. Tak to wygląda. Że po prostu popularne postacie tam, nie wiem, jedna postać na przykład z Real ma 8 skinów, a na przykład moja ulubiona postać ma zaledwie 4 czy 3. No to tak niestety to wygląda, że wydają masowo skiny do najpopularniejszych postaci i ludzie to kupują. Znaczy, ja się przyznam, bo winny jestem. Grałem kiedyś w taką grę, ona się Vindictus nazywała.
to była bardziej koopowa gra, w czterech się przechodziło różne tam labirynty i pokonywało się bossów. I tak mi się w pojego czasu ta gra spodobała, że sam stwierdziłem, że może nie zależało mi na tych dodatkach graficznych, ale bardziej zależało mi na tym, że chcę wesprzeć tą grę. Więc kupiłem sobie wtedy jakąś tam fryzurę, jakieś tam kolczyki tam do mojej bohaterki, jakieś tam gówne, chyba na to 60 zł wydaje. I bardziej przemawiało za tym nie, że chcę mieć jakąś tam indywidualną super postać, która się będzie wyróżniać z tłumu, bo w sumie każdy tam był tak indywidualny, że w tej masie indywidualności każdy był w sumie taki sam. Taki paradoks trochę, nie? Każdy jest inny i dlatego każdy jest... Dobra, mniejsza z tym filozoficzne podejście jakieś tam. Ale bardziej mi chodziło o to, że no, ta gra była dobra i uznałem, że zasługuje na włożenie w niej troszkę pieniążków. Nie wiem, jak to jest właśnie z tymi nowymi grami. Ten Fortnite w takie gry to raczej nie grywam. No, Fortnite tak pracę grałem kilka razy, ale no, jest to gra free to play, która właśnie ma sklep z tymi, ze skórkami i nie daje żadnej przewagi. Skórkami i z tego co wiem, bo w sumie grałem chwilę, jak to się nazywało, że co tydzień jakby możesz tam, nie... Chodzi ci jakby takie... Przylogowane. Tak, nie, to jest mniej więcej coś takiego, tyle że... Miałbyś jakbyś takie questy dzienne, za które dostajesz nagrody i można tam wykupić właśnie wersję premium i wersję darmową. Wersji darmowej nie kupujesz. To jest taki twór, który powstał chyba pod koniec 2019, może w połowie. On się nazywa magiczny dwa słowa Battle Pass. Dokładnie. No, Battle Pass. I to jest coś, na co wskakują teraz twórcy i oni to wrzucają, gdzie się da. Gry free to play, gry jakieś tam premium, abonamentowe, gdzie się tam da, to wrzucają. Generalnie całość polega na tym, że tworzy się, tak powiem, dwie ścieżki. Jedna jest darmowa, tak jak tu Silence mówił, a druga jest dla premium i tą premium się wykupuje. Przy czym jeśli chodzi o freemium, a tą premium wersję, no to jest po prostu żart. To jest tak olbrzymia przepaść jak tak. TV. No i dodatkowo to jeszcze dzieli społeczność graczy, tak? I tworzy niezdrową jakąś tam, nawet nie rywalizację, bo rywalizacja mogła być jeszcze dobra, ale raczej takie niezdrowe antagonizmy między nimi, no bo ci, co nie mają premium, często się spotykam z tym, choćby w Battlefieldzie, jak grałem w czwóreczce, no tak nie fajnie patrzą na tych, którzy mają tam podstawki, nie? Inaczej, ci, co mają podstawki, tak nie fajnie patrzą na tych, co mają premium, bo i oni mają pierwszą kolejność w kolejce do serwera i jeszcze jakieś tam lootboxy dodatkowe dostają i czułem się niesprawiedliwie, mi się wydaje, tak. Wszystko zależy, co w tym Battle Passie jest. Tak, na przykład w Brawlhalli czy w League of Legends są to rzeczy tylko kosmetyczne, ale są to często rzeczy tylko i wyłącznie sezonowe, więc to też jest taki element, gdzie twórcy, że tak powiem, naciskają na ograniczanie dostępu do danych tych. Według mnie to jest niepotrzebne dzielenie społeczności. Jakoś muszą zarabiać. No ja wiem, no a można zarabiać. Nie winię wydawców za to, że tak, dopóki to nie są agresywne strategie antykonsumenckie, to okej. Okay. Tak jak League of Legends według mnie jest naprawdę fajny, czy Valorant reprezentuje model, gdzie no, są tylko kosmetyczne sprawy. I tyle. Gry typu pay to win, jak tam World of Tanks, nie powiedziałem, to tam można kupować znacznie lepsze czołgi. Potwierdzam. Nie grałem, ale to widać gołym okiem, jakie tam są różnice. No. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Freemium. To tak krótko, chociaż Aki tu będzie miał coś do powiedzenia. Według mnie jest to tak rzadki model, że nie ma specjalnie co o tym gadać, ale generalnie jest wersja darmowa gry i można dokupować do niej rozszerzenia i takim najbardziej popularnym moim zdaniem przykładem będzie StarCraft 2, który na początku był wersją, której powiem na końcu, ale później panowie sobie z Blizzarda przeszli na freemium i można dokupować kampanię za ten, na przykład sobie pójść tam do sklepu jakiegoś, czy tam zamówić przez internet sobie kampanię. I to wszystko, co trzeba wiedzieć. Część gry jest za darmo, część, czyli rozszerzenia są za kasę i to raczej rzadki model płatności. Kiedy demo dostajesz? No, StarCraft na przykład ma podstawową kampanię Terranów, czyli tam ludzi,
i można sobie pograć online. To tak jak podstawieniem postaciami w koopie i przeciwko graczom. I to wszystko. To tak jakbyś po prostu miał wersję demo i w tej wersji demo była od razu może. Halo? Jezus, coś mi przerwało. Przestałem was słyszeć w ogóle, startowałem Discorda. Discord ma dostał okresu jak jakaś, nie wiem, wredna kobieta, czy co? Dobra, byliśmy chyba na StarCraftie. Tak, ja już w sumie skończyłem StarCrafta 2 i jaki miałem się powiedzieć. No, chciałem tylko dodać tutaj w tym miejscu, że z konsolowego przykładu to bardziej na przykład taki Dead or Alive 5 i 6, choć to jest bardzo niesławny przykład, bo tam całe dodatki wszystkie do tej gry, ktoś kiedyś podliczył, kosztują ponad 1000 zł, o ile nie więcej, a w dodatki wliczają się nowe postacie, nowe skórki do postaci, 40 strojów dla Kasumi, 40 strojów dla Ayane, jakieś tam stroje kąpielowe, 40 różnych jakichś tam dodatkowych biustonoszy i takie inne pierdoły. Ale ogólnie też chodzi o to, że grę mogłeś pobrać sobie ze sklepu PlayStation Network za darmo. Ona chyba na Steamie też jest ta gra, ale nie dam sobie ręki uciąć, bo ja na Steamie to rzadko siedzę. I ona tam miała dwie czy trzy postacie, którymi mogłeś sobie normalnie grać i tam walczyć nawet online. No ale jeżeli chciałeś coś więcej, to mogłeś sobie albo kampanię do pojedynczego gracza kupić, albo dodatkowe postacie. Normalnie postacie sobie wykupiwałeś. Ja teraz przed nagrywaniem podcastu właśnie sprawdzałem to tam za jedną postać zwykłą, podstawową do Dead or Alive 6 chyba 33 zł, a za pakiet z jakimiś tam strojami wszystkimi, czy jednym strojem 79 zł. No proszę pana, tam w postaci w grze jest około 30, to ja za każdą postać mam 70 zł płacić. Prawdopodobnie pakiet będzie kosztował coś pokroju od 300 do 400 zł. I na tym bazują, żeby sprzedać pakiet, a nie osobno. Także o ile StarCraft 2 w tym przypadku jest dobrym takim przykładem pozytywnego zastosowania freemium, wydaje mi się, tak właśnie ten Dead or Alive to jest konkretny skok na kasę, bo najlepsze jest to, że jak grasz tą grę, to walczyć z przeciwnikami, z tymi zablokowanymi postaciami możesz, ale ty nimi kierować nie możesz. Tak, czyli jak pobierasz całą, jak pobierasz tą grę, no to pobierasz tak naprawdę całą sienką pełną wersję, tylko tak, masz zablokowany dostęp do zawartości. Dokładnie. Czyli to jest według mnie dwa przykłady. Mamy dobry freemium i tak. Ale jest freemium. To freemium, tak czy siak jest to freemium. Tak. Ty decydujesz o zawartości, którą chcesz w tej grze kupić czy wykorzystać. Jedziemy dalej. Jeśli coś tam masz, jakiś freemium, czy nie kojarzysz innego przykładu? Nie specjalnie. No też się nie dziwię, bo mówiłem, ich jest bardzo mało generalnie. To jest dosyć ciężko spotykany system, bo żeby freemium się udało, no to trzeba jednak grę mieć chociaż grywalną, dobrą. No dobra, to abonament. No generalnie też ich nie jest za dużo, ale jak są, to są już bardzo znane. Ja generalnie nigdy nie wlazłem w ten model płatności, ale bazuję na płaceniu co miesiąc wydawcy za dostęp po prostu do całej zawartości gry. Czasem jeszcze dorzucają jakiś miks rozszerzeń, dodatków, które można dokupić. No i tutaj będą dwa, tak powiem, olbrzymie kloce, które pewnie wszyscy znają, czyli World of Warcraft i Final Fantasy XIV. Który przeżył wskrzeszenie po strasznym klapie, jaką była dwunastka. Ale przepraszam, że ci przerwałem przed tym słowem, ale skoro już tutaj wrzuciłem to final, ten motyw Final 12, to gra była straszna, ale finał miała fajny. Nie wiem, czy kojarzycie. Na sam koniec, w ostatnich godzinach gry na niebie pojawił się taki wielki meteor, który miał zniszczyć cały świat, nie? I chodziło o to, że oni połączyli koniec gry, zamknięcie gry całkowicie, ze zniszczeniem tego świata, takim fabularnym, że idzie Armagedon. Jak przyszedł ten czas, gdy serwery miały być zamknięte, to jeszcze się ostatnia animacja, która tam 8 czy 9 minut trwała, gdzie drużyna tam walczyła z tym Bahamutem, który w tym meteorze przybył i chciał zniszczyć cały świat, i im się nie udało. I świat został zniszczony, ale drużyna przeniosła się do innego świata, w którym mogą na nowo prowadzić przygody. Także no, powiem, że zakończyli to z klasą, choć nigdy fanem tego sieciowego finala nie byłem.
To moi znajomi więcej powiedzieli, bo grają, ale no, to głównie chyba jest to zamknięte dla gatunku MMO, czyli tych dużych RPG online. No ja nie przypominam sobie właśnie jeszcze innych gier na abonamencie, które teraz działają. Kiedyś Guild Wars chyba jeszcze było na abonamencie, ale to dawno, teraz już przeszedł Guild Wars na free-to-play całkowicie. No, mogę się mylić, bo też dawno miałem z tym styczność, bardzo albo nie wiem, Guild Wars, nie wiem, że Guild Wars można było na płycie normalnie kupić. Nie wiem, czy tam nie było czasem, że miesiąc abonamentu się w gratisie dostawało, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę gdzieś tam w komentarzu czy coś. Ja miałem gazetkę. O, WoW nawet tam zachęcał tak zwanym starterem. Ja tak, tam brałem. Do 30 levela chyba coś było. Jak ja grałem, było do 20, nie wiem, czy to się zmieniło, ale może było dobre 5-6 lat temu, jak ja surowałem startera. No także tam różnie próbują. Nie wiem, czy tam jest jakiś sklep z mikrotransakcjami, ale generalnie są w obu grach są rozszerzenia, płatne dodatki. O, przepraszam, jeszcze wróciłbym do właśnie pay to win. Przypomniał mi się jeden przykład. Straszny przykład i on nazywa się... czekaj, otworzę Steama, bo chyba go gdzieś tam mam. To się nazywa... Kurde, jak to... Otwórz mi całe okno. Black Desert Online. Słyszeliście o tej grze? O, coś tam dzwoni, że było coś takiego. Co gra, która jest naprawdę piękna graficznie, wyróżnia się na tle MMO, prezentacją przede wszystkim. Ale pod tą płaszczykiem tej niby innowacyjnej mechaniki, innowacyjnej rozgrywki kryje się zwykły MMO. Kryje się korporacyjny potwór. Tak, gdzie musisz za dodatkowe stroje po 200 zł wydawać, albo ciurać na nie przez pół roku. No ja jakieś dodatkowe ulepszenia, że 500 razy punkty doświadczenia zdobywasz, jakieś tam domy możesz sobie kupywać. Zrezygnowałem z tej gry po tygodniu gry tak naprawdę. No ja Black Desert chyba ma jeszcze dwie wersje w ogóle. On miał jakiś, Black Desert miał jakiś restart chyba, albo remaster w pewnym momencie. Za którąś z tych wersji też jeszcze trzeba zapłacić. Tak, ja zapłaciłem 30 zł na Steamie za tą grę. No więc ona już tak teoretycznie nie jest wtedy free to playem. No, no właśnie. Ja jedne ale to dlaczego ja myślałem o niej free to play? Ona... Bo możliwe, że była taka wersja. Nie, to jest mój błąd. Ja chyba właśnie sprawdzam to. Ja popełniłem błąd, ona od zawsze chyba była grą płatną, albo miała krótki epizod, kiedy była free to playem. Ale no, nie dam sobie ręki uciąć. No, tak czy inaczej, masz w tej grze Mitro, to dobrze, to już będzie późniejszy temat. Bardziej ten motyw tej gry będzie pod temat właśnie Silence'a podchodził, także na razie tutaj skończę. No ja grę jedynie kojarzę z tego, że super grafika i podobno strasznie czasożarna, że to już, tak jak się mówi na zwykłe MMO, że to jest praca po pracy, to już jest podobno masakryczne grindy. To są nadgodziny po pracy. Tak, także przepraszam, ten temat bardziej pod mikrotransakcje podejdzie Silence'a. Ej. Także wrócimy do niego później. Dobra, i na sam koniec, na deserek mamy chyba drugi najbardziej popularny model, czyli pay to play, czyli takie tak powiem, od czego się zaczęło, od czego się zaczęła historia gier. Czyli kupujesz grę i możesz sobie w nią grać, tak? Możesz sobie w nią grać, ile chcesz, ile ci się podoba, ale oczywiście i tutaj znaleźli twórcy sposób, żeby sobie więcej zarobić, no bo wiadomo, $60 teraz, wcześniej było mniej, $60 to jest dla nich za mało, więc oni muszą znaleźć sposób, jak wyciągnąć więcej z tych $60. Tam więcej będziemy gadać przy okazji następnego tematu, ale tutaj wspomnę, że twórcy sobie wymyślili, szczególnie Ubisoft, tak zwane edycje gry. I tutaj na przykład podam Doom Eternal, który tam wyszedł 20 marca tego roku. I to jest taki typowy schemat, gdzie większość wydawców sobie z niego korzysta, czyli wydają wersję podstawową i wersję tak zwaną Deluxe. Tam nazewnictwo może się zmienić, zazwyczaj jest to Deluxe. I dorzucają tam najczęściej soundtrack, jakiś artbook, tego typu rzeczy. I w ten sposób wydają grę w dwóch wersjach. Jeszcze istnieje preorder, który tam daje jeszcze jakąś ekstra digital coś tam, jakiś itemek, broń, skórkę czy coś takiego.
generalnie dodatkowe 10 czy 15 dolarów są w stanie wyciągnąć, dodatkowe, czyli gra, która powinna kosztować 60 dolarów i zawierać całą zawartość, to kosztuje 75 i zawiera jakieś pierdolone dodatkowe. Natomiast jeśli chodzi o Ubisofta, no to tutaj jest śmiech, bo Ubisoft, że jak powiem, wpadł na błyskotliwy pomysł wydania gry aż w 4, czasem 5 nawet edycjach. Teraz z tego co pamiętam, to chyba była Assassin's Creed, to była, mam nadzieję, że się nie pomylę, ale chyba była Odyseja. I oni sobie wydali grę w wersji podstawowej. Tutaj się mogę pomylić, chyba była wersja złota, wersja Ultimate, ostateczna, wersja legendarna i chyba jeszcze wcześniej przed złotą była wersja srebrna. I to jest żart, bo to są takie sposoby, żeby, że tak powiem, konsumentów zmylić. Chodzi o to, że oni nawet sobie stworzyli specjalną i wystawili na swojej stronie specjalną tabelkę, gdzie macie wypisane, co jaka edycja zawiera. I to jest taki chwyt, żeby, że powiem, zachęcić konsumentów, że nie kupię zwykłej, bo czegoś tu brakuje, ale nie chcę kupować tej najdroższej, to może kupię tą srebrną. Albo srebrna za mało jednak, kupię tą złotą po środku. I tak powiem, wyłuskają dodatkowe 10 dolarów, gdzie większość by jednak, jakby mieli do wersję deluxe, a zwykłą, no to kupiliby tą podstawową, bo po co mi soundtrack, czy coś takiego, albo nie jakiś zbroja do konia, czy ale Oblivion. No co ja chcę dodać tutaj, co mogę dodać? Mam pytanie w sumie. I rozumiem, że te 4-5 edycji, to one na starcie było przy premierze gry, tak? Tak, to są takie też... jeszcze zapomniałem jednej rzeczy wspomnieć, żeby było kompletnie. Jeszcze Season Pass, to jest taki twór, który nie pamiętam kiedy wyszedł, ale na pewno 2015, może 2016 roku. Wydawcy sobie, że tak powiem, stwierdzili, że będą sprzedawać przepustki sezonowe na Polski. Czyli chodzi w wielkim skrócie, że oni już przed premierą gry mówią, że słuchajcie, w ciągu roku my wydamy 2 czy 3 dodatki do tej gry. Czasem 4, do Finala 15 były chyba 4. I wy, jak konsument zakupi po prostu tą przepustkę sezonową, no to będzie miał dostęp do tych dodatków. I to jest dodatkowe kilkanaście, czasem kilkadziesiąt dolarów do tego, co twórcy sobie wyciągną z samego ten produktu. I o to właśnie w tym chodzi, że coś, co kosztuje 60 dolarów, to wydawcy myślą też całkiem sprytnie, no nie można powiedzieć, że są głupi. Myśli, jak grę za 60 dolarów sprzedaj znacznie drożej. No ja ci powiem, że tutaj za tym marketingiem dostaje sztab ludzi, którzy znają się na socjologii, na społecznych, na reakcji społeczeństwa na różne rzeczy, a w szczególności za tymi gacza i innymi, no to stoją specjaliści od uzależnień, więc to nie jest dzisiaj żadna tajemnica. To oni otwarcie o tym mówią przecież ci wydawcy. Silence, coś tam chcesz powiedzieć, bo takich gier jak Play to Play, no jest mnóstwo. Pay to play. Ja jedyne co mogę powiedzieć to, że na przestrzeni lat jest to system bardzo już zeszmacony, ale to już jakby dokończę tak. Przy swoim temacie. No i co? No, teoretycznie dobry buy to play to jest najlepszy system na świecie. No, buy to play czy pay to play. Tak. Starość tak naprawdę od tego się zaczęło. No ja też tak uważam. Ja lubię sobie kupić grę kompletną, którą sobie położę na półkę, czy tam ściągnę z internetu, no bo nie ukrywajmy, że dzisiaj cyfrowa dystrybucja bardzo dużą rolę odgrywa, jeżeli chodzi o rozrywkę elektroniczną. No ale dajmy na to mnie, że ja sobie lubię kupić tą płytę fizyczną, lubię sobie wrzucić ją na półkę i wiem, że to jest to, co kupiłem. Nikt mi tam nic nie zabierze, nikt mi to nic nie doda. Jak serwery przestaną działać, to mam tą grę u siebie i mogę sobie ją odpalić po prostu, bo mam. I fajnie wygląda na półce. No i jeszcze odchodząc do tego Ubisoftu, co mówiłaś, te 4-5 edycji. I rozumiałbym, tak jak na przykład dzisiaj przyszła do mnie Tales of Vesperia Definitive Edition, ale różnica między Ubisoftem, tym co podałeś ty, a tą Vesperią polega na tym, że tam ta Vesperia wychodziła, do tej Vesperii na przełomie czasu wychodziły jakieś tam dodatki i ona też została przeportowana, bo ona oryginalnie na Xboxa 360 wyszła? Chyba tak. Trójka też chyba była. Nie. Nie wiem kiedy, ale wyszła. Chyba nie. Z tego co wiem, to posiadacze Playa Trójki zazdrościli,
Zazdrościli na właśnie. Na pewno jest, bo ja chciałem dla tej gry kupić tam konsolę. Musi być. Zaraz zobaczę. Tales of Vesperia PS3. Tales of Vesperia. Nightshade wyszła na Xboxa 360 i została opublikowana w Japonii, Północnej Ameryce w 2008 roku, w Europie w 2009. Rozszerzony port tej gry został wydany w 2009 roku na PlayStation 3, masz rację. I ulepszona wersja, definitywna edycja została wydana na Xboxa One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Także no dobra, zwracam honor, masz rację. Ale dobra, trzymam się tego, że wyszła ona pierwotnie na Xboxa 360 i po roku po prostu, będąc ekskluzywem na tą konsolę, no wyszła na PlayStation 3. I dostaniemy po kilku latach, który mamy teraz? 2020 mamy, nie? W 2020, 2019 tutaj chyba, no. Dostaliśmy wersję definitywną, czyli już posiadającą wszystkie dodatki, ulepszenia, tam podniesioną grafikę do HD i takie tam inne bajery. Czyli dostaliśmy komplet tego, co na przestrzeni tych lat wyszło do tej gry. A nie na starcie dostaliśmy już 5 wersji, których gracz sobie musiałby wybrać, a no bo dobra, na to mnie nie stać, na to mnie stać, ale nie, bo tam coś innego. Według mnie to jest znowu dzielenie społeczności graczy, żeby zyskać po prostu jakieś pieniądze. Po prostu szukają, jak można więcej wyciągnąć z tego, co powinno kosztować tą oryginalną cenę. Ja zawsze mówię, ja nie zazdroszczę twórcom pieniędzy. Niech sobie uczciwie zarobią, bo to jest ich praca, to jest ich wysiłek, który włożyli w stworzenie danego dzieła, ale bez przesady, zarabiajcie to uczciwie, a nie próbujcie jakimiś tam gównami podbijać wartość produktu, który ma taką, a nie inną wartość i wszystko. To co? Następny temat. Silent, możesz to zakończyć jakimś sensownym komentarzem i płynnie przejdziemy do twojego tematu, a mianowicie do... Gdzie jest moja rozpiska? Już jest, na ogólnym piszą mi... Okay. Kurwa, kiedyś to było. To tak, jest tam... to jest chyba moje podróżenie. Dokładnie, kiedyś to było, tak jest. Dobrze, to zaczniemy. Samego tematu nie mam jakoś specjalnie podzielonego na punkty i... Większość roboty to będziecie musieli odwalać wy. A, dziękuję. To się bardzo cieszę. A znaczy, moim... że ja? To znaczy, że wy, bo ja to będzie temat typu kurwa, kiedyś to było, a teraz to już nie ma. Takie starcze pierdolenie. Ale to coś dla nas, Aki. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Chciałbym sobie porównać trochę, znaczy podeprzeć swoją tezę, że gracze to są poniekąd najgłupsza po PiSie grupa, też nie wiem, czy to można nazwać, społeczna, czy też nie. I o tym, jak na pewnym czasie, na rozwoju tej branży gier zmieniło się to, że coraz bardziej się sra do gardeł i testuje się poniekąd tą granicę i cały czas ją się progresywnie przesuwa. Jak tu wycisnąć najwięcej pieniędzy, ale... No jeszcze te gry sprzedać, no bo w sumie jak dodamy 5 zeta za zalogowanie, to może chyba jednak gracze się trochę zdenerwują, ale za rok może 2 takiej progresji, żeby tu dać, to może się uda to przepchać. Ktoś, kto jest trochę może starszy niż ja, to pewnie mógł to i też się trochę interesował grami, to mógł to jednak obserwować, że kiedyś niektóre rzeczy, tak jak na przykład... były nie do zniesienia, nie do zaakceptowania przez graczy, typu, żeby płacić za jakąś grę i na przykład dać do niej kurwa lootboxy, to było nie do pomyślenia, a teraz coraz więcej gier to dodaje. Lootboxów nie było. Lootboxy to jest jeden z najnowszych tworów, zaraz przed Battle Passem. Ale była zbroja do konia w Oblivionie i tak naprawdę od tego się zaczęło. Bethesda jeba na szmato. Ja bym tak powiedział po prostu, że twórcy szukają, gdzie tam można jak najbardziej przekroczyć granicę. Tak jak był chociaż ten słynny wybuch przy Star Wars Battlefront 2, gdzie to już była, że tak powiem, się pała przegła, tak można powiedzieć. I wtedy, że tak powiem, ludzie zareagowali i zaczęły się nawet państwa też interesować tym tematem. Tak, było coś takiego, że gdzieś tam blokowali te gry, bo to podchodziło tam pod jakiś hazard. Ale wtedy narobiło to szumu, a teraz można to w sumie zobaczyć w dosyć wielu grach.
To wciąż istnieje, bo twórcy się bronią i sprytnie się bronią. Chociaż pierwsza linia obrony, gdzie tam wydawcy mówią, że przecież zaraz, chwila, moment. Hazard to jest tak płacenie pieniędzmi, a my tutaj, że tak powiem, zapłacić pieniędzmi można przecież za walutę, a tak. Wirtualną walutę, więc w żaden sposób tutaj konsumenci nie poświęcają swoich pieniędzy, żeby dostać szansę. Poza tym nie wygrywasz pieniędzy, tylko wygrywasz jakieś fanty, nie? Takie wirtualne, które nawet nie są fizycznymi rzeczami, nie? Kupujesz walutę premium, czyli dostajesz to, za co zapłaciłeś. Proste. No, dokładnie. A to z tą walutą premium robisz, no to już prawo sobie, nie reguluje. Możesz sobie kupić jakiś tam pistolet albo wydać na ruletkę. Ja nie jestem pewien, czy tak było, bo to dawno było, ale pamiętam właśnie te tłumaczenie się od Battlefrontu, że przecież to jest te lootboxy, to są po to, żeby gracze z mniejszą ilością czasu tam mogły sobie pograć jakimś tam Darth Vaderem czy inną sraką. I później gracze sobie obliczyli, że właśnie na odblokowanie tego tak jakby nie potrzeba godziny, dwóch sobie pograć, tylko to tam było powiedzmy 40 godzin, nie? Tak, pamiętam. Gdyś pisał chyba, ile trzeba poświęcić godzin, żeby tak. Dartha Vadera odblokować. I tam chyba mówi, że właśnie w setkach było. No, bo nie masz takiego. No, nie masz liniowego progresu, tak jak, że w Battlefieldzie trójce na przykład, czy nawet poniekąd w czwórce, że sobie zdobywasz doświadczenia i punkty doświadczenia i z tymi doświadczeniami dostajesz różne przedmioty, czy tam bronie do danej klasy, tylko wszystko musisz znaleźć w lootboxach tak naprawdę. A coś takiego było w starych kodach, czyli na przykład Modern Warfare chyba, ja powiem dwójkę, bo MW1 nie grałem, Modern Warfare 2 miał właśnie taki zdrowy progres na multiplayerze. Mi się to bardzo podoba. Nagrody za ten, za achievementy, czyli coś musiałeś sam pokazać, żeby dostać i za to, że po prostu grałeś sobie, zdobyłeś doświadczenie. Coś takiego jest teraz też w Doom Eternalu, ten sam system zdrowy, gdzie za granie po prostu jesteś nagradzany, a nie dostajesz szansy, że coś dostaniesz. Są to właśnie te astronomiczne ilości godzin. Według mnie lootboxy jedyną szansę jakiegokolwiek sensownego istnienia mają faktycznie w tych free-to-playowych gierkach, za których nie musisz płacić, ale od czasu do czasu gra, nawet jak nie płacisz, pozwala ci coś tam sobie wylosować. Bo tak. Bo one no, w sumie na tym zarabiają. To jest jedyne miejsce, gdzie widziałbym te lootboxy jako takie jeszcze, gdzie można je sensownie stolerować, ale za grę, za którą płacisz pełną cenę i jeszcze ci tam w internecie mówią, no jeżeli nie chcecie się ekspić na te lootboxy, proszę pana, no to ja nie widzę problemu, może pan sobie wykupić tu walutę dodatkową. Oczywiście mówimy o pełnej grze, za pełną cenę. Niech sobie pan wykupi i ten progres się panu przyspieszy za jedyne 16,66. Shadow of War. Na przykład. Była pierwsza gra, która wprowadziła w tego, taka główna z mainstreamu, wprowadziła do single playera lootboxy i to też by wtedy szał się ludzie rzucić. To zaraz było raz gdzieś blisko Battlefronta dwójki, więc jak powiem, w sam kij w morowisko wszedł. No to może teraz przejdziemy sobie do paru przykładów. Tak naprawdę mam dwie gry, na których tam mogę sobie pogadać, bo coś wiem, a reszta to jest po prostu, bo mi się kiedyś obiło uszy. No to z dedykacją dla... Dokładnie. Jak gry Ubisoftu, to ja mogę porzucać gównem na ich inne gry, proszę bardzo. To zaczniemy może od Assassin's Creed'a Unity, to chyba zna każdy. To chyba zna każdy, bo to była gra... Chyba najgłośniejsza właśnie tak, a może po Falloutcie, z tym swoim lunchem. To jest Fallout 76, zanim jeszcze powstał Fallout 76. Tak. No i tu właśnie chciałbym podeprzeć swoją tezę, że gracze to są jebane lebiegi. Ponieważ to jest, zapisałem sobie, że w sumie do tego dochodzi właśnie zeszmacenie. Samego buy to play, dodaniem waluty premium, za którą tam można sobie kupić jakieś śmiecie. O lunchu gry chyba nie trzeba mówić nic specjalnego, bo każdy, kto chociaż trochę siedzi, to wie, jak to wyglądało i kto grał, to nawet teraz wie, jak to wygląda, bo tam kiedyś, niedawno chyba. No, a możesz, możesz to zarysować takim ogólnym, bo ja Assassin's Creed nie śledzę już od drugiej części. W ogóle nie zagrałem żadnego asesyna, ale nie dało się nie słyszeć o tej tragedii. Może słyszałem, ale gdzieś, wiesz, w natłoku informacji mi to wyleciało, bo Ubisoft mnie tak bardzo jak śnieg, który widziałem 10 lat temu.
No jest to, to miała taki lunch, że w tą grę po prostu się grać nie dało. Mimo że gra była wydana za pełną cenę, to jeszcze postanowili, że dodadzą sobie walutę premium, żebyś tam nie myślał sobie, robaku, że ty sobie kupiłeś grę i możesz sobie pograć. A sama gra, to jeżeli się nie mylę, to tam ostatnio rozgrałem w nią, bo rozdawali za darmo może z rok temu i do teraz, te może bugów jest mniej, ale granie na przykład na multi to jest po prostu szajs, bo nawet się nie da połączyć że ze znajomymi na twoim tym koncie Ubi coś tam. To coś miał multi nawet? Miało, chyba. Ale nie wiedziałem. Jeżeli, no. Jeżeli mi się nie pojebało oczywiście wersja, ale chyba miało. Tam były właśnie takie te misje, które dało się robić w kopie. No tam nie dało się połączyć tak praktycznie ze znajomymi, tylko randomy. Oczywiście tam wypierdalało często. No i sama ocena na Metacriticu to redakcja 70, to tam oczywiste. I gracze 3,7. Poszło w kieszeń? Ocena. Poszło w kieszeń pewno? Tak, no, tak zgaduję. I teraz mimo tego, że właśnie, że jak gracze sobie pozwalają, jak chuje robią, to chciałbym, żebyście tam wytypowali. Nie no, w sumie po co macie typować, jak ja mam kartkę wysłałem. Ale przy ocenie 3,7 gracze kupili 10 milionów kopii tej gry. To jest kurwa trochę dużo jak na grę. No z takim lunchem plus sraniem do gardy mikrotransakcjami, co dla mnie jest niedopuszczalne w grze, którą kupujesz za pełną cenę, żeby ci jeszcze gracze dawali, znaczy twórcy dawali jakieś tam sklepy w grze. Odnośnie jeszcze tej kupowania sobie recenzji, aż się recenzji bardzo obiektywnych. Tak. The Last of Us. No. No, ale to później dołączyłem tego. Ja chciałem powiedzieć sobie tyle. Słuchajcie, ja się przyczepię do tego luncha gry, bo no mnie to spędzi strasznie. No dawaj. Kurwa, kiedyś to było, no. Kiedyś to widać było, że wydawcy brali sobie więcej czasu na testowanie swoich gier i nie było takiej sytuacji, że gra miała aż tak tragiczny launch, czy była aż tak zabugowana i to duża, chodzi o duże produkcje, bo no nie ukrywajmy, Francuzi z Ubisoftu pieniądze mają i stać ich na to. Ale z jakiegoś powodu wydać jak najszybciej nowego Asasyna, bo czas goni, bo jest konkurencja, no to zaniedbują kwestie testowania gry, kwestie łatania i po prostu zakładają, że dla nich gracze sobie, że tak powiem, przetestują ich grę i im dadzą feedback. Co jest śmieszne, jest absolutnym żartem i to mogę odpowiedzieć na ten temat. Feedback i tak kupią, nieważne co wydamy. Ja mam takie dwie osobiste tutaj argumenty, nie argumenty, takie myśli dwie osobiście odnośnie tego co powiedziałeś, Toster. Przede wszystkim dwie rzeczy mi się rzucają na myśl, kiedy o tym wspominasz. Medium, dostępność do medium i stosunek deweloperów czy dystrybutorów do graczy. Kiedyś nie było wszechobecnego dostępu do internetu, nie było możliwości, nawet jeżeli ktoś miał ten internet, to łącze, no wiadomo, 128 kilobitów na sekundę, no to szał nie jest, nie? I twórcy musieli tak dopracować tą grę, żeby nie musieli cofać całego nakładu gier ze sprzedaży, żeby poprawić po prostu jakiegoś buga i oni musieli to wszystko dopracować do ostatniej możliwej śrubki, że tak powiem, żeby to w każdej konsoli pykało na przykład. No to ja tu często na przykład o konsolowych mówię, no bo ja od wielu lat jestem głównie konsolowym graczem, dlatego tutaj z tej strony bardziej takie podejście mam. A druga sprawa, podejście twórców, deweloperów do samych graczy. Ja pamiętam jeszcze, bo tu jestem stary dziad, ja pamiętam jeszcze początki w ogóle całego rynku gier wideo, kiedy to ludzie przede wszystkim tworzyli gry, kiedy była demoscena na różnych platformach, jak jeszcze Amiga, Commodore, Atari, takie inne rzeczy, i oni to robili przede wszystkim dlatego, bo to było interesujące i ciekawe. Ludzie byli ciekawi, co mogą stworzyć, co mogą osiągnąć przy pomocy swojej wyobraźni i technologii dostępnej pod ich rękami. Później zaczęli ci ludzie dostrzegli, że faktycznie można na tym zarabiać. I ja, jak już drugi raz dzisiaj powiem, nie mam nic do tego, żeby ci ludzie sobie zarobili. Ale do tego wszystkiego gdzieś w latach 90.
między 1990 a 2000 zaczęły dobierać się korporacje. Zaczęły powstawać wielkie korporacje, a korporacja nastawiona jest na co? Na zysk. Żeby ten zysk jak najszybciej i jak najlepiej wydoić jak najmniejszym kosztem. I gry przestały być jakimś tam, w dużej większości, nie chcę tutaj generalizować, bo są naprawdę dobre tytuły, które mają w sobie jakąś wizję, ale w znakomitej większości gry stały się produktem, a nie jakimś dziełem, jakąś formą po prostu przekraczania pewnych granic fantazji. No, technologicznie przekracza się głównie w tej sferze graficznej, ale nie o grafice tu mówię, tylko takiej funkcjonalności. Powstały gatunki gier i już nikt poza tymi gatunkami gier, które mamy, nic nowego nie wymyśla tak naprawdę. Mamy albo RPG, albo gry akcji, albo FPP i tylko mieszają te gatunki, tworząc jakieś takie twory, ni to RPG, ni to strzelanka. Ale zauważ, że od 20 lat nikt nowego nie wymyślił tak naprawdę w tej dziedzinie. Nawet sam Battle Royale nie jest jakimś tam, powiedzmy, wielkim wymysłem, chociaż się przyjął i to potężnie. No ale tak czy siak Battle Royale na pewno już gdzieś tam wcześniej był, tylko po prostu nie było technologii, żeby pociągnęła 100 graczy naraz. Minecraft Hunger Games. Co jeszcze chcę dodać tylko, że no, na dowód tego, co ja mówię, co dowód tego, jakieś poparcie tej mojej tezy, podam przykład tego, co Konami zrobiło z Kojimą. Przecież tak, jego Metal Gear Solid. Kojima przede wszystkim jest wizjonerem. No, nie wnikam, czy on tam jest zawsze w porządku, czy nie w porządku. Jest trochę bucem, zresztą tak jak ja, bo umieszcza siebie w swoich grach, tak jak ja zresztą. Ale to jest, ma do tego prawo jako twórca. Może się to ludziom nie podobać, ale ma do tego prawo. Zauważ, że gry, które tworzył Kojima, gdy tworzył te gry, one miały straszną rozbieżność ocen. Z jednej strony były oceny 90-80 w skali 100, a z drugiej były 20-30. Dlaczego? Bo on nie robił gier, które miały trafić do mas. On robił gry, które on widział tak, jak on chciał je, widział je, miał wizję na tą grę i tą wizję chciał przekazać. Ta wizja trafiała do pewnego grona ludzi, ale do drugiego grona ludzi nie trafiała. I to była gra nastawiona właśnie na wizję, na przekazanie jakiejś wartości, na jakiejś historii przede wszystkim. Death Stranding. Zobaczcie sobie rozbieżności ocen. Jedni oceniają ją na 9 na 10, inni na 2, 3 na 10. Dlaczego? Bo ta gra nie trafia do wszystkich. To specyficzna gra, wizji Kojimy. Którą się kocha albo się nienawidzi. Dla niektórych to jest gra popularna, a dla niektórych to jest symulator, nie wiem, bycia kurierem czy spacerowania sobie. I oboje mają rację, każda z tych stron ma rację. Po prostu gra, która ma trafić w wybrane grono ludzi i ma coś przekazać sobie, bo każda historia, każda gra Kojimy miała jakiś fajny przekaz. Metal Gear Solid 2 tak naprawdę, jeżeli ktoś grał, to tam było wspomniane o rządzie światowym, tam nawet było rozwalenie dwóch wież World Trade Center, przecież ostatnia scena została wycięta z Metal Gear Solid 2, bo zanim doszło do zamachu terrorystycznego, Kojima wymyślił, że ten arsenal gear, który tam na końcu jest na nim misja, ma się wkomponować w World Trade Center, czy tam w jakieś inne dwie wieże, które tam były. Kontrolę informacji przewidział Kojima, poprzez analizę po prostu, pierwsze przedstawił, cenzurę prewencyjną, kontrola informacji. Naprawdę to była gra, według mnie, tak kończąc już ten wątek, to były gry jego tworzone z jakimś ciekawym pomysłem i przesłaniem, które zarobiły na siebie, ale nie przekroczyły tej granicy zarabiania na byle czym, byle fragmencie tej gry, żeby jak najmniejszym ilością kontentu zarobić jak najwięcej. Miałem takie wrażenie, że Kojima zawsze starał się tego kontentu dogier walić w opór. No, na Kojimie się tak skończyło, ale wydaje mi się, że to jest dobry przykład. Dlatego odszedł z Konami, czy go wyrzucili z Konami, bo z tego co wiem, nie pasowało mu to, że Konami zmuszało go do robienia pośpiesznie kolejnych części Metal Gear. To już widać było w Phantom Painie, gdzie drugi rozdział praktycznie jest nieskończony. No i Metal Gear Survive, o którym też będziesz chciał pewnie Silent wspomnieć, który tak naprawdę jest jedną wielką kaszaną, która chce żerować na no, tylko marce. Wspomnieć. Dobra, ja skończyłem. Przepraszam. Tu nie ma za co przepraszać, Toster. To myślę, że możemy jechać dalej, bo ja mam takie podsumowanie w głowie, ale to na sam koniec. Troszkę żeś mi ukradł, Aki, co chciałem powiedzieć, bo właśnie miałem powiedzieć to samo, że
patrząc na to, to trochę się ma wrażenie, że teraz gier nie robią jakby, nie wiem, czy można powiedzieć pasjonaci, bo to będzie trochę chyba... Są wyjątki, tak na przykład to, jak... Pasjonaci są, ale wydawcy nad nimi stoją i to wydawcy no, stoją właśnie. Z tym batem, biczem. Kiedyś pasjonaci, teraz tabelki w Excelu, jak tu dać, jak wydłużyć, żeby jakby zarobić. Szybkim przykładem mogę podać tego od Niera Automaty i Niera, ale jak on miał? Ten, co w tej masce z Zeldy Majora's Mask chodzi zawsze. Zapomniałem, jak on miał na imię. Szybko poszukam. Ja tutaj Nier Automata... Do przedłużania gier mogę dać akurat jeden przykład, który nie będzie u mnie poruszany, bo w sumie to jest tylko gierka, ale... Yoko Taro, o właśnie, Yoko Taro. Nier Automata była już w momencie wydania technologicznie do tyłu. Tam nie ma fascynującej grafiki, choć ładne modele postaci są. Oczywiście, ale gra została stworzona też z jakąś pasją, jest stworzona z przesłaniem, jest skupienie się na fabule. No i co więcej mogę powiedzieć, jest to dobra gra po prostu, w którą chętnie wracam do niej. To już jak miał być Metal Gear Solid, to będzie i Metal Gear Solid, ale to tylko jako wspomnienie, a mianowicie dwie jego części. Phantom Pain i dosyć taka śmieszna mikrotransakcja, która troszkę mnie rozjebała, mianowicie gracze, bo tam jest chyba jakiś, z tego co wiem, tryb multiplayer, tam własne posiadanie bazy, czy tam inny kichuj. Można sobie wykupić ubezpieczenie, żeby nie kradli zasobów z tej bazy. Oczywiście ubezpieczenie, jak to w życiu, nie ma, że kupisz sobie raz, tylko płacisz co 2 tygodnie, żeby miło, to sobie poubezpieczaj. No i czwarty Metal Gear Survive. Slot postaci za $10. To taki mikrożart, nie? To, ale cała ta gra to jest jeden wielki żart i główny motyw fabularny to jest w ogóle kwas mozy kwatary. Pierwszy i miejmy nadzieję ostatniej Metal Gear bez Kojimy, bo nikt nie doją już tej serii. A sam slot już wcześniej się pojawił w grach MMO, które są free to play i tak powiem jeszcze powiedzmy mają tam jakąś przepustkę na to, że chcą jeszcze sobie to robić. Ale w grze płatnej, za którą się płaci slot, save'a, to po prostu jest żart. I to mam nadzieję, że już nikt nigdy tego nie powtórzy, tego gówna. Strzał w stopę w tej sytuacji to jest bardzo delikatne określenie. Tu bym powiedział raczej wejście pod gilotynę. Dla mnie ogólnie gra, którą się kupuje za pełną cenę, to wręcz nie ma mieć jebanego prawa posiadać coś innego, przynajmniej w moim mniemaniu, niż do zakupienia dodatki. I to nie takie dodatki, które w czasie produkcji się robi, że zrobimy sobie feature'a, którego wycniemy i damy w DLC. Tylko na przykład tak jak było w Wiedźminie, gdzie te dodatki faktycznie coś dawały. No i tu jeszcze do zakończenia Metal Gearów mam... Niestety nie udało mi się znaleźć wyników sprzedaży całych i mam tylko to, że sama redakcja standardowo da 54 tam punkty, a userzy 1.3 i w Japonii się sprzedało to 52 tysiące egzemplarzy. No nie jest za dużo. Nie jest za dużo, ale to jest tylko w Japonii. Nie udało mi się znaleźć tam, jak to na całym świecie poszło. Powiedziałam, że o 50 tysięcy za dużo. Przypuszczam, że nie za dobrze, bo na razie nie mam zapowiedzi nowego tytułu. I dobrze, chuj w dupę, mam nadzieję, że się nauczą czegoś, ale to niemożliwe. Konami to Konami. Po prostu i tyle. Konami z Konami, jak to się mówi. No odeszła siła się. Właśnie teraz najgorsze, że kurde ciężko jest znaleźć taką firmę, która tworzy gry, korporację, która nie miała jakiegoś takiego faux pas. No dokładnie. Bethesda też coś tam miała, znaczy teraz no, ma... Bethesda to już. Ale teraz nie jestem w stanie wymienić firmy, która nie miała właśnie takiego faux pas, żeby faktycznie dało się ją szanować. Ewentualnie CD Projekt Red. No, oni w politykę się za bardzo mieszają, tam i też mi to przeszkadza. Powinni skupić się na robieniu gier, na jakimś agitowaniu, którekolwiek ze strony. Zobaczymy, jak radzą sobie z tym cyberpunkiem, jak wyjdą na rynek z nim, bo przewidzieli nas jest często. Ciężko. Ale powiem tak, że CD Projekt Red
Jest on, jest dużą firmą, jest korporacją. I nie wiem, jakie to było, ale właśnie mi znajomy mówił, że mieli nawet większą cenę akcji niż chociażby chyba Konami. Więc no, ale rozrosi też, się, można powiedzieć, no rozrosi się. No ale też zobacz, że CD Projekt zrobił, no jakiekolwiek bym nie miał ambiwalentne uczucie do ich ostatniej polityki, to jest moja sprawa. Ale zobacz, że oni zrobili dodatki w postaci rozszerzeń, a nie jakichś tam dodatków, bo dzisiaj dodatek to ma raczej takie pejoratywne skojarzenie. Bardziej tak. DLC się pojawiło tak zwane, no. Nie? Czyli zawartość do pobrania na polskim. A tam masz rozszerzenie, tak jak kiedyś, ty może tego nie pamiętasz, do takiej gry jak Neverwinter Nights. W postawiach pojawiały się pełne rozszerzenia, które dawały nową kampanię, nowe klasy, postaci, czyli miałeś tak jakby nową grę w grze, nie? Pomóż, żeby wrócić jeszcze raz do tej gry. I nieraz te rozszerzenia były w postaci całych płyt, nie? Na płycie dostawałeś rozszerzenie do gry i mogłeś coś tam sobie zagrać. Więc chyba przechodzimy do głównego punktu programu, a zarazem dla mnie największego argumentu, że gracze to są idioci. HGS już tutaj mnie, że tak powiem, ubije. HGS, ale Fallout 76 i fakt, że w scenariuszu, jako jest to jaka jedyna pozycja, w której napisałem sobie jebanie wszystkiego, tak wcześniej miałem wyjaśnione, tak tutaj po prostu wystarczy dać skrót myślowy i to wszystko przychodzi samo. Fallout 76, chyba nie wiem, czy trzeba to komuś jakoś tłumaczyć. Ktoś, kto oglądał zapowiedzi 16 time details, czy jakoś tak? No, 16 time the details. Tak. Miał być hit, wyszło jak to Bethesda wyszło. No, Bethesda się na Skyrimie dla mnie skończyła, choć już zaczęli mieszać przy tym Oblivion i zbroja dla konia. No, fajne zbroje. Ale słuchajcie, Fallout 76 to po prostu jest nie tylko wypał na poziomie gry, nie wypał, ale również na poziomie marketingu, na poziomie traktowania konsumentów. Ilość tam tych agresywnych strategii antykonsumenckich, takich wpadek, kłamstw, fałszywych obietnic, tego jest mnóstwo i to jest gruba lista. Oni chyba sobie właśnie zrobili taką checklistę, gdzie mogą coś jeszcze zjebać, bo ja nie widzę innej opcji, żeby jak to miało inaczej wyglądać. Oni pokazali po prostu wszystkim innym korporacjom, swoim konkurentom, jak bardzo można zepsuć swojego PR-a. To jest po prostu... Nie ma drugiej takiej gry, która ostatnio by się nie pojawiła, która aż tak zawrzało o niej. Nie. I to jedyne, co można pozytywnego powiedzieć o Fallout 76, w momencie, kiedy on został wydany, bo nie jak to teraz wygląda, to się zarzekają, że jest trochę lepiej. Ale no tego, co wiem, lepiej. Nie usprawiedliwia tego, co zrobili w momencie launchu. I Unity przy Falloutie 76 to jest po prostu przodek Fallouta 76, to jest Unity. To jest małe piwo przy Falloutie. Zwłaszcza, że tak jak mówisz, Fallout stety lub niestety, jak Unity, chyba, że się niespecjalnie zagłębiłem w temat, ale Unity zjebał faktycznie po tej swojej, że po prostu granie działa, nie wiem jak nazwać naukowo. A właśnie Fallout zjebał gdziekolwiek się dało, żeby sobie nasrać do gniazda. Ale działał. Ale działał i okazało się, że gracze i tak kupili tą grę, a są nawet tacy ludzie, wam powiem, którzy bronią tej gry, mogą ci dać bana za to, że jej nie robisz. To jest śmieszne, nie? Bo... Czy to nawiązanie do Dziodzio? Przepraszam. Ogrodów. Nie mówmy mi tu brzydkich słów. No oczywiście, tylko nie ogrody, nie? Tak. No dobra, kontynuuj, bo ci przerwaliśmy trochę. Silence. A myślę, że po prostu po kolei takie największe dramy, powiedzmy sobie. To może zacznijmy od odmawiania zwrotów. Sam Fallout na początku nie był do kupienia, jeżeli się orientuję, to był chyba do kupienia tylko na ich śmiesznej platformie Bethesdy. Bethesda NetLarger. Tak, tutaj dokładnie. I logiczne było to, że jeżeli ktoś wydał na grę tam tą pełną cenę, no i zobaczył, jak to wszystko gra, że niekoniecznie to ci się musi nawet odpalić, to zażądał zwrotu pieniędzy. Niestety Bethesda nawet niewykwintnym językiem w suporcie powiedziała pierdol się. Jedyne, tak, co możesz dostać, to kopa w dupę.
chyba słynne było, że nic nie zamierzamy z tym zrobić. Coś tak, takiego. Dokładnie. Później ktoś wytłumaczył, że ta osoba została zwolniona, ale słuchajcie, z tymi zwrotami to nie było tak, że wszędzie nie można było zwrócić, bo na przykład w Australii rząd powiedział, chwila, moment, to jest niezgodne z naszym prawem. Macie natychmiast zwracać. I ci mieszkańcy Australii, obywatele, no a nie mieli zwroty. Bo no, BTS nie chciała stracić rynku. Tak, no niepotrzebnie. To mogło im trochę bardziej zjebać niż jakieś tam parę zwrotów. Drugie to mamy może edycję premium. Ktoś tam może wie, tam mianowicie, w której miał być piękna, płócienna tam torba. O ten canvas bag chodzi, nie? Tak, canvas bag. Kolekcjonerska, nie? Tak. A znane są z tego, że różne rzeczy dorzucają, jakieś fanty. Dokładnie, to może tylko zaczniemy od tego, że sama ta edycja jakaś, to ona kosztowała w pizdu pieniędzy, ja nie, nawet nie sprawdziłem, ale to było no, chyba powyżej tam 1000 czy 2000 na polskie, ta edycja. No. I okazało się, że gracze, którzy zapłacili te pieniądze, to zamiast płóciennej torby, która była obiecywana, dostali kurwa torbę jak do sklepu taką z Biedronki. Nie wiem jak to się po polsku nazywa, ale to było z nylonu. No nylon, dokładnie. I okazało się, że później Bethesda zamiast zrobić, znaczy najlepsze byłoby to, co zrobili później, zamiast przeprosić, zwrócić pieniądze albo wysłać tą taką, jak zawarli w umowie, to schronili się tym, że oni tam za dużo ludzi kupiło, żeby to robić płócienne torby, no pojebało was? Tak, mówili, że no nie byliśmy w stanie, że tak. Przepraszamy. A wiecie, jest najśmieszniejsze, że jeszcze tutaj dodam, że się okazało tam, jak to wszystko zabrzało, że na przykład streamerzy i zwany termin influencerów dostali te torby na konwencie chyba jakimś tam, totalnie za darmo, że sobie przyszli. Ale tak, no tak. Niestety płacisz te tam parę tysięcy, no sorry, nie ma opcji takiej, no. Co ci poradzimy, masz tutaj z biedy. Bethesda, że tak powiem, nie wiem jak się to tam rozwinęło do końca, ale w końcu się ugięła i zbierała jakieś tam. Z tego co wiem, to chyba właśnie okazało się, że jednak się ugięli i te torby tam przysłali, że jednak jak się gracze wkurwią, to tam jednak się da zrobić. Ratowali jakoś tego PR-a, próbowali go matać. No w tym momencie to tam w sumie nie było sensu, bo dużo nie odratowali. Teraz może drugi, czyli hełm. No oczywiście dalej tam był w tym swoim premium tam jakości hełmie. Jak tam on wyglądał czy coś, to się nie wypowiem, bo niespecjalnie się zagłębiałem, ale później wyszło, że sam hełmik fajny w tej edycji. Okazało się, że jest jakiś niekoniecznie tych najlepszych materiałów i nie w sensie, że to jest łamliwy plastik, tylko że jest jakiś tam kurwa radioaktywny czy coś, czy rakotwórczy, że no... No to bardzo, bardzo tematycznie. Rakotwórczy. No to wymyślili sposób, jak pozbyć się nieprzychylnych tych graczy, tak. Za dużej ilości graczy. I wyszło, że właśnie no coś nam nie pasuje. Ja tylko o tym nie słyszałem, to ciekawe. Głównie o tej torbie płóciennej było. Kolejne co mamy. No może zacznijmy od tego, że sama gra w swoim jakby zamyśle, to jest gra no, eksploracyjna, zbieranie i tym podobne. No i pierwsze co jakby się... Zacznijmy może od tego, że sama chyba ten frajer z Bethesdy zapierał się, że nie będzie tam sklepów, nie będzie premium. No w sumie fajnie, no bo tak powinno być. No ale okazało się, że będzie. Podstawowe mechaniki, takie jak na przykład scrapboxy nielimitowane, czyli coś, co jest jak dla mnie must have w grze, kurwa, której eksplorujesz, zbierasz materiały, żeby jednak nie martwić się o to, że o nie, mam 3 miejsca, bo mam 4 brzoskwinie w ekwipunku. Czyli dodatkowe miejsce, czy tam skrzynki jakieś, tak? No a mniej więcej. Tego Fallouta, to w sumie to mógł trochę tym, tą HGS-em żyłem i trochę tym, tą całą kontrowersją, która się pojawiła, także bardziej z zewnątrz ją obserwowałem i przyznam, że no z samego Fallouta nie grałem, dlatego też nie wchodzę w niego tak bardzo. Ja też nie grałem, bo jakby grał, to bym nie mógł spojrzeć na siebie w lustro, że stałem się konsumentem firmy, która rucha mnie w odbyt, bez dziękuję, ani nie da ci buzi, ani na taksówkę. Znam osobiście ludzi, którzy to kupili,
Jedne co mogę powiedzieć w Gobronie, to to, że oni tu kupili sobie dla jaj. I na szczęście nie wydali, nie dali im 200 zł, tylko dali im tam chyba 60 około złotych, czy mniej za tą grę. A właśnie, ty chyba nawet napisałeś, że coś jest śmieszne, że ta gra w przeciągu ilu, dwóch, trzech tygodni sklepy próbowały się pozbyć tego gówna, tak, i zaczęły masowo obniżać cenę, nawet do chyba 60 zł. Tak. Pewnie jakby tam dalej lecieli ze swoją najlepszą techniką PR-u, to by dodawali dopłatków w cenie mini z tą grę, żeby się tego pozbyć. No ale kończąc premium, no trochę znowu wyruchali, no bo tu gadają na konwencie, czy tam przedstawieniu gry, że nie ma opcji, żeby było premium, a tu się okazuje, że jest premium, które najlepsze, że podstawowe mechaniki, które moim zdaniem powinny być już w samej grze, za którą płacisz, czyli właśnie ten staż, czy na przykład prywatny świat, żebyś na przykład sobie mógł grać sam albo z przyjacielem, no bo to jest chyba trochę dla mnie podstawa. No to jednak jest. Po drugie, cena tego, na Polskę sobie tutaj zrobiłem, to miesięcznie kosztuje 63 zł za to, żebyś mógł sobie polatać po świecie prywatnym, które najlepsze nie jest twoim prywatnym światem, który powiedzmy tam silnik tworzy nowy, tylko jest to świat, który jest na przykład pusty, więc może być tak, że ktoś sobie na tym świecie wyjebał atomówkę, a ty sobie do niego pójdziesz i tam na przykład wszystko jest polutowane, nie? Nie, czekaj. Nie dość, że kupujesz grę za pełną cenę, powiedzmy w tym pakiecie Ultra Turbo Super powyżej 1000 zł, no stać się, bo kupiłeś, tak, to jeszcze musisz płacić 63 zł abonament, żeby mieć, teraz patrzę na tą rozpiskę, prywatne światy, Scrapbox, Survival Tent, atomy jakieś, Ranger Armor Outfit, czyli jakiś pancerz tego, i ikonki, i emotki. Tak. I to jest za $100 za rok. Tak. To już nawet Netflix jest 34 zł, a... No to jest taki miks, to jak przełożyliśmy na początku tego podcastu, to jest miks praktycznie wszystkiego, co i tam... To nawet jakbyśmy podsunęli, to jest ten, prawda, abonament, który płacisz. Tak. No. Staram się wszystkiego doszukać. Jest in-game shop, tak, jest premium waluta, jest abonament. Nie wiem, czy brakuje chyba tylko lootboxów. Ja jeszcze niech dorzucam tylko lootboxy, też będzie mix wszystkiego. Z tego, co właśnie się przypomniało odnośnie sklepu, to z tego, co pamiętam, to ludzie, których wyruchali na te płócienne, ale nie jestem pewien 100%, bo dawno oglądałem ten filmik, to chyba nagrodę im właśnie dali tam ileś atomów o wartości $5 do sklepu, który był równowartością tam chyba jakichś dwóch emotek. No i były te płócienne torby były w grze, w sklepie dostępne do kopienia. No chyba coś takiego było. Więc dosyć śmiesznie. Tyle fajnie, że gracze trochę się kurwili. W ogóle śmiesznie było, że oni jakoś tak tą grę zrobili, że nie ukryli jakiegoś tam pokoju dla admina. W sensie tam były wszystkie przedmioty i zaraz szybciutko wyjebało sklepy, które po prostu te przedmioty sprzedawały. I chyba nawet była jakaś akcja, że za samo kupienie tego przedmiotu, on tam był jakoś oznaczony, mogłeś dostać bana, bo chuj, że nie zabezpieczyliśmy odpowiednio gry, to tam będziesz sobie cierpiał. No dostawałem po prostu bany za posiadanie, za kupienie tych przedmiotów, za wejście tam w ogóle był ban. Trochę jak w GTA online, jak ktoś ci rzucał kasę. Też kojarzy. Chyba podsumowanie. W ogóle fajnie było, że gracze jednak się troszkę zdenerwowali na to premium i jak już sobie kupili grę, to wszyscy, którzy mieli premium, tak jak tam było wcześniej powiedziane, wieloryby, od razu po właśnie pojawieniu się na świecie, jak ktoś się dowiedział, to dostawali w łeb i ginęli. Więcej gracze się na nich wzięli. Solidarność. Tak, solidarność. Mhm. Ja to, o czym mówiłem, dzielenie graczy i później żale jednych do drugich, że nie mogą grać w tą samą grę na tych samych zasadach. Chociaż oboje kupili ją. No, mamy takie gry. League of Legends, Counter Strike, Go. No możemy podsumować to tak, jak powiedziałeś wcześniej, że kolejna firma się, za przeproszeniem, skurwiła. Mieliśmy Konami, które naprawdę dobre gry robi jeszcze za czasów Nintendo, Super Nintendo, PlayStation 1, wydawał dobre gry. Na Playu 2 przecież mamy Silent Hill 2, 3, 4, niby słabsza, przez słabiej przyjęta, ale mi osobiście się bardzo podobała. Mamy Bethesdę, która też długi czas przecież zajmowała się serią The Elder Scrolls choćby, bo
miała serię, tą bardzo lubię. Oblivion był fajny, mimo że ten nieszczęsny kuń i ten jego pancerz. Morale, status kultowy. No, Skyrim, ja Skyrima do teraz grał, chociaż oczywiście poprawiłem go sobie modami do pewnego stopnia. Ale już samo to, zauważ, ile razy oni Skyrima wydawali, nie? Najpierw edycja zwykła, później edycja legendarna, później Enhanced Edition, później VR. I co jeszcze? Na każdą możliwą platformę, tam już najlepiej na lodówkę wydadzą. Na mikrofonkę. Mógł sobie wszędzie w Skyrima pograć. VR, Nintendo, PlayStation, Xboxy, to już jest wszędzie. A już otwiera lodówkę, a ten będzie siedział Nord. What can you do for you, sir? Oh no! The dragon in the Helgen! I didn't notice! Dobrze, dokładnie. No i niestety wygląda na to, że coraz więcej firm idzie, czy korporacji idzie tą drogą, no bo to jest łatwy pieniądz. A to jest to, co poruszyłeś na początku. Nie wracać do tego później. Gracze na to pozwolili. Małymi krokami te korporacje pozwalały, sprawdzały, na co mogą sobie pozwolić. Tutaj zbroja do konia, tutaj jakieś ubranka. I to jest efekt żaby, którą gotujesz w garku. Jeżeli wrzuciłbyś żabę od razu do gorącej wody, to by się sparzyła i zobaczyła, że tam coś jest nie tak. Ale jeżeli powoli będziesz podgrzewał wodę, w której ta żaba jest, to ona nie zauważy, kiedy się ugotuje. I to samo stało się z graczami. Bardzo, bardzo mądra. Bardzo mądrze powiedziane, czy przyznę. Nie oszukujmy się, że to wszystko dąży do tego, żeby narzucić nowe standardy, w których jednak te lootboxy już nikogo, czy tam sklepy premium w grach płatnych będą standardem i to już nikogo będzie ani zadziwiać, ani nic i dalej tą żabę gotować. To już jest temat na inny może podcast, ale zauważcie też, że coraz to nowsze gry z tego mainstreamu, one są coraz prostsze, coraz bardziej oklepane. One w wielu przypadkach nawet same się przechodzą, a już te na telefony to już całkowicie. Tak, autoplaye tak zwane. No, masz tak zwaną grę, w którą nie grasz. Przecież niektóre gry właśnie same się reklamują, że ty sobie tutaj odrabia lekcje czy pracuje, a tutaj się nabija tobie level. AFK Arena. Tak, chyba właśnie to było. Ja rozumiem, że są pewne gry, które mają tak zwany, bardziej skupiają się na tym aspekcie management, czyli zarządzania i później obserwowania w tam walce, czy tam podczas rozgrywki, jak to swoje zarządzanie wpływa na nich, no ale tak na przykład tutaj mogę podać Generation Gundam Cross Race, też mało znana w Polsce, czy tam nawet w Europie gra TRPG, której głównym tym momentem, gdzie mamy wpływ na rozgrywkę, to jest intermission, gdzie przygotowujemy drużynę i właściwie wyposażamy, a w misji po prostu wydajemy rozkazy i tam planujemy ich działania. No ale to jest nie to, co. To jest tam też kolejny temat, no może na jakąś recenzję kiedyś. Korporacje idą w łatwe pieniądze, w łatwego odbiorcę. Gra musi być dla każdego, bo jeżeli gra jest dla każdego, to musi się sprzedać. A żeby gra była dla każdego, to ten poziom tej gry musi być zrównany do najniższego poziomu tej osoby, dla której chcemy tę grę sprzedać. I tak działa popkultura. Zniżamy poziom tej popkultury do tego poziomu najniższego odbiorcy, żeby ten najniższy odbiorca mógł się nią jakoś zainteresować. Ja tak chciałem podsumować, co ja mówiłem właśnie wam w którymś tam momencie, że mam dobre podsumowanie. Jakby tak określić, sobie porównywać branże, jakie mamy, na przykład branżę książek czy samochodów, to można śmiało powiedzieć, że branża gier konsolowych, komputerowych to jest taka chyba najbardziej luksusowa, albo jedna z luksusowych branż, bo to są ludzie, to są po prostu korporacje, które mogą umyć ręce nawet od hazardu. Gdzie, w której innej branży by się zdarzyło, żeby branża była w stanie sobie umyć ręce od hazardu dla dzieci, w grach dla dzieci? Niesamowite. Oni mają dystrybucję cyfrową, więc nie płacą dużo za dystrybucję. To nie są samochody. Książki może też nie są jakieś specjalnie drogie, ale trzeba je wydać fizycznie. No są e-booki. Tak. Też. A teraz po prostu sobie aplaudujesz na sklepie. A nawet prosty przykład. Schrzeniłeś coś, że załatamy, wystarczy zaktualizować. Tak. Jakby coś było w samochodzie, o panie, to by było dopiero tak. Koszt. Ale kiedyś... interesuje, bo oni mogą sobie sprawdzać, bo mają właśnie, tak jak powiedział, bazę takich łatwych konsumentów, którzy kupują takie gry jak ten, jak Fallout. Tam nie powiedziałeś na koniec, ile sprzedano kopii, bo to też jest śmiech, ile tego sprzedano. Tam 1 400 000 napisałeś kopii. Tak, to jest.
to jest po prostu żart, nie? Że ludzie to kupowali. Nie wiem, ile, nie wiem, jak to wyglądało w pierwszych tygodniach, bo to było największe mrowisko wtedy. No ale podsumowując, no, ciekawa branża. Może nie dla każdego, bo mało tych indyków jednak się wybija, ale się wybijają. A jak już się wybiją, to są albo pochłaniani przez korporację, przychodzi wielki pan w garniturze i proponuje pieniążki, a w drugiej ręce za plecami trzyma już bat i tylko czeka, żeby cię wydoić. Ciekawa perspektywa, dojenie kogoś batem. Tego się nie widziałem. Cię zbiczuje, a później cię wydoi. W każdym razie nawet są takie korporacje jak EA, które wykupują, słuchajcie, firmę, deweloperską, ja znacznie, po czym zamykają i teraz po co? Bo to wydaje się głupie, no przecież wydali pieniądze. O nie, oni zdobyli licencję do gier, które posiadała ta firma deweloperska i oni to robią. Firma nie jest potrzebna, mamy licencję i możemy robić po swojemu i tak. Ta gra może wtedy zmienić się o 180 stopni i oni mają do tego prawo. No co? To by było chyba wszystko na ten temat. Ja jeszcze mogę dodać tylko od siebie. Ja jeszcze jeden temat został, to taki szybki. Tak, wiesz, że gier wideo, rynek gier wideo czeka kolejny kryzys, tak jak w 74 roku był wielki kryzys gier wideo, bo zaczynał rynek zalewać krab i nikt tego nie kontrolował. Teraz niby ludzie i korporacje to kontrolują, ale krab i tak płynie. Więc prędzej czy później, jak to powiedział stary pan Jasik spod Monopolowego, który co dzień kontemplując alkohol za 6.30 mówi, kiedyś to jemnie. To jest osobny temat. Sam Steam Green Life to jest osobny, duży temat, też, który można omawiać. Dobra, tematy gier i rynku gier mamy za sobą, więc pozostał ostatni temat, taki rantowy temat, recenzją pewnego anime, mianowicie Elfen Lied. Ja może powiem coś na temat tego anime od takiej bardziej strony wikipediowej. Jest to anime, które zostało wydane, już patrzę, muszę sobie oczywiście ściągę zrobić, w 2005 roku, na podstawie mangi, która miała 12 tomów ze 107 rozdziałami. Anime samo miało 13 odcinków plus jeden odcinek specjalny, który jest śmiechem na sali, ale do tego zaraz dojdziemy. Już na samym początku mogę powiedzieć, że anime było kręcone, tworzone w momencie, gdy manga jeszcze tak naprawdę do końca nie wyszła, więc mamy niesamowite rozbieżności. Pojawiają się w anime postacie, których nie ma w mandze. Zakończenie anime w ogóle jest niezwiązane. Ostrzeżenie o spoilerach. A właśnie. To tak, za chwilę, bo jeszcze nie mówimy o konkretnych rzeczach. Że różnice w mandze i anime są bardzo duże, że zakończenie w ogóle w anime jest niezgodne z tym, co się dzieje w mandze. No chyba wszystko na ten temat. Że nie, na przykład, nie jest to złe. W tym wypadku jest to złe. Ale do tego pójdziemy dalej. I chciałbym teraz tutaj, jak już Toster wspomniał, ostrzec kogokolwiek, kto to słucha tego podcastu, że no będziemy gadać spoilerowo, więc jeżeli nie oglądałeś tego anime lub ktoś nie oglądał tego anime, a chciałby na własnej skórze te wrażenia z tego anime sobie przyjąć, że tak powiem, do siebie i później skonfrontować może z naszą recenzją i omówieniem, to niech sobie przeskoczy do końca podcastu albo wyłączy, bo tam w sumie będzie już tylko pożegnanie. Możecie jakiegoś suchara zapuścić w tym momencie na rozluźnienie sytuacji. Kiedyś to było. Albo teraz nie. Wiecie, jak wygląda odwrócony egzorcyzm? Nie. Szatan prosi księdza, żeby wyszedł z dziecka. Kurde, to było złe. Tak. To było tragiczne, złe. Ale to miał być suchar, więc to się zadziałało. To się tylko ja mogę śmiać. Co do spoilerów, nie wiem, jak będzie wyglądało nasze gadanie, ale jak się okaże, że nie wszystko będzie spoilerować, to jakoś dam może na samym wideo odnośniki, żeby tam pominąć jakiś spoiler. Ja przede wszystkim na tobie będę Silence polegał, bo ty owe oglądałeś, nie? Nie dotrwałem do końca, bo mnie znudziło. No ale i... Ale większość.
i do Owy przejdziemy później. No ogólnie anime opowiada o jakiejś tam tajemniczej rasie mutantów, nazwijmy to, która potrafi wykorzystywać niewidzialne jakieś tam swoje... Diklonius, zwane diklonusami. Wektory, czyli powiedziałbym niewidzialne ręce, które potrafią wpływać na materialną przestrzeń w bardzo dramatyczny sposób zazwyczaj. No i w pierwszym odcinku główna bohaterka nam ucieka z tego i poprzez postrzał z przeciwpancernego pocisku w głowę ląduje w oceanie i znajduje nam już ją główny, nasz, ją, tą bohaterkę, główny bohater. Kota, tak, znajduje ją. I jakby nigdy nic, znajdujesz sobie nagą dziewczynę na plaży, która jest nieprzytomna i krwawi. I co robi kota? Tak, tutaj będzie można wstawić mema. Co robisz? A, dzwonisz po policję. B, nie wiem. Bierzesz póki ciepła. Tak. C. Zabierasz machatę. No właśnie, zgadnijcie, którą robi główny bohater. I mam nadzieję, że już teraz będziecie wiedzieli, słuchacze, w jakim tonie będzie utrzymana ta recenzja, ponieważ ta recenzja nie będzie w pozytywnym tonie utrzymana, w przeciwieństwie do tego, co nieraz w internecie można znaleźć, jakie zachwyty wylewają się nad treścią tego anime. Otóż... Ale to anime, kurde, było fajne, jak się pierwszy raz oglądało, ale za drugim razem... No ja oglądałem za pierwszym razem i mogę powiedzieć, że mi się nie podobało. Mi właśnie ja to... za pierwszym odwrotnie. Znaczy zapamiętałem to jako takie fajne anime, tam trochę poważne, ale już drugi raz tak oglądaliśmy, no to faktycznie... No właśnie, bo to anime jest bardzo dobre w stwarzaniu pozorów. Tak. Jak ja pierwszy raz to anime oglądałem w 2008 roku czy 2007, to ja też miałem takie wrażenie, że no kurde, ale dojrzałe anime, no, no i słodki są, i golizna jest, i takie poważne tematy, no bo tam jest poruszony, no tam, że tata przychodził w nocy do córeczki swojej, niekoniecznie, żeby pogłaskać ją po główce, ale ostatecznie tak naprawdę nie wyszło z tego nic dobrego i zaraz właśnie przejdziemy do tego. Dlaczego tak to wygląda? Już oddaję ci głos, Siren, bo chcesz się wypowiedzieć. Czy te ciężkie, poważne wątki to wyglądały trochę jak takie... Jak najlepiej to określić... W sumie anime chujowe było przez tam 4 odcinki, a pierdolniemy coś poważnego. W sumie tyle. Znaczy się, ja już bym zaczął od tego, że jeżeli robi się jakieś anime, którym, czy produkcję, czy anime, czy cokolwiek, w którym wykorzystujemy jakiś żołnierzy, cokolwiek, mam trochę zboczenie na tym punkcie, ponieważ... Tak, to ja już wiem. No. Jak już zaczynasz iść w tym temacie, to się chociaż trochę musisz doinformować, jak oni działają, jak oni się poruszają, jak wygląda po prostu proces cały odprawy wojskowej, takich innych rzeczy. A w Elfenlied widać, że po prostu ktoś naglądał się filmów z Johnem Rambo i po prostu tak to wyglądało. Że pistolet się sam przeładowuje. No, była ta scena, w której się śmialiśmy, gościu wyciąga pistolet tam, nie wiem nawet jak miał na imię, nie pamiętam, ten główny taki najemnik i wyciąga pistolet i po prostu ten pistolet trzyma w ręce i kamera na ten pistolet najeżdża i jak przeładowanie z pompki z Digla. No. Automatycznie. Teme. To jest właśnie jeden problem, który mam z tym anime. Przede wszystkim takie drobne pierdółki, głupotki. Dostali żołnierze, ci najemnicy, nazwijmy ich najemnikami, dostali zadanie wyeliminować cel, jak tylko znajdzie się w zasięgu wzroku. Widzą półnagą dziewczynę, tą Lucy, która im uciekła z laboratorium i zamiast wyeliminować ją, bach, bach, od razu, bo taki mieli rozkaz, to on nie, on przychodzi do nich, zakłaki, ją targa, coś tam gada. Ja pierdolę, co za armia? Przedszkole czy armia? Może ja powiem tak, słuchajcie, jeśli oni rzeczywiście zamierzali robić anime poważne, to muszą zwracać, moim zdaniem, muszą zwracać uwagę na takie właśnie pierdoły, które mogą psuć to magiczne słowo immersję, bo jednak to wpływa. To jakby ktoś się śmiał na horrorze, to wtedy coś jest jednak nie tak. Horror jest po to, żeby przestraszyć widzów, a taka poważna historia jest po to, żeby zainteresować, a nie
żeby ktoś się śmiał z tego, że pistolet sam się przeładowuje, czy dziewczyna się zamienia w Pokemona. No, czy koleś się zabiera nagą i zamiast dzwonić na policję, to idzie z nią do swojego mieszkania. No to są takie niby pierdoły, ale twórcy powinni na to zwrócić uwagę. Samą na policję nie dzwoni, zabiera dziewczynę nagą, ale później jak nauczyciel jej mówi, że ona tam chyba zgubiła się gdzieś, to bez namysłu ją tam oddaje i spoko, masz ją, weź sobie, poużywaj, no. Czy tam, no w sumie tak wychodziło. Tak to chodziło. Jeśli chodzi o ilość tam ciał, modelstw, to jest ich dużo, niektóre są bezsensowne, jak to na przykład takie dziury, że Diclonius widzi, że tak powiem, to co się dzieje przed nią, i może używać tych swoich wektorów, żeby zabijać, przecinać, miażdżyć i rzucać ciężkimi przedmiotami, okej. Ale jakimś cudem widzi i wyczuwa osoby, które są za nią, bo to głównie Dikloniusy to są kobiety. No. A nawet jeżeli potrafi, to powinno to być jakoś wytłumaczone. W jakimś miejscu, że mają rozszerzone zmysły, jakąś percepcję przestrzenną, coś takiego, a nie pozostawić to domysłom widza, który zawsze będzie próbował jakąś najprostszą drogę wytłumaczenia znaleźć, bo tak miało być, plot armory. To jest moja skromna opinia, nie jakieś tam, znaczy bardziej sugestia, właśnie mi nie pasowało, że mi w ogóle tam mało było wyjaśnione, na przykład Dikloniusy, skąd się wzięły, jak to, Attack on Titan, fajne na przykład było to, że podczas przerywników były jakieś ciekawostki na przykład, i tam mniej więcej główna ta zamysł Tytanów było, skąd to jest, dlaczego to jest, co to robi, a ty budzisz się z tym, że masz Dikloniusa w jakimś kurwa centrum badawczym i to jest w sumie tyle. I tu dochodzimy do kolejnego punktu, czyli konstrukcja świata, opisanie świata przedstawionego. Tam nie ma praktycznie żadnej konstrukcji świata. Dokładnie. Nie wiemy tak naprawdę, co to jest za miasto, szczegółowo nie wiemy tyle, że Japonia, no bo wszyscy po japońsku mówią. Nie wiemy, jak się ci Diclonusi, skąd te Diclonusy się wzięły tak naprawdę, czy to jest jakaś mutacja genetyczna, tak jak w X-Menach, czy może to jest jakiś ekspert naukowy, to po prostu było napisane, że one się rodzą w pewnym momencie, tak, ale po dotknięciu, czy kontaktu z innym Diclonusem, ale skąd się wziął pierwszy Diclonius? Tak. Nawet nie wiemy w sumie, skąd główny zły jest zły, dlaczego? To wygląda tak, jak wytwórcy po prostu tego anime, bo nie mówimy teraz o mandze, powiedzieli sobie, pomyśleli, że nie będziemy budować świata, bo zamierzamy robić tylko jeden sezon. Nie wiem, sprawdzimy, czy się przyjmie. No nie przyjął się, albo się przyjął, ale jeśli by się przyjął, no to robiliby dalej. Możliwe, że... Może gdzieś na którymś etapie oni zauważyli, że po prostu tego nie będą robić, bo nie mają na to zasobów, czy coś takiego. 2004 rok to był, kiedy oni to produkowali. Dokładnie, ja powiedziałem 2005, bo, ale tu widzę premiera w Japonii, 2004, na świecie 2005 chyba. No tak, to nie wiem jak manga, bo mangi nie czytałem, ale jestem skłonny stwierdzić, że manga tłumaczy takie rzeczy, bo w mangach mamy więcej tego czasu na spokojne wytłumaczenie tego. Ja tutaj też wyczuwam syndrom 12-odcinkowej serii, czy tam 13-odcinkowej serii, która miała być reklamówką dla mangi, która jeszcze wychodziła. Bo to nie można nazwać adaptacją. To nie była adaptacja. Adaptujemy skończone dzieło tak naprawdę. Skończone dzieło, które poddajemy adaptacji, przeniesieniu na tam na przykład medium filmowe, czy odwrotnie, bo też się zdarza, że filmy na przykład takie jak Star Trek były przenoszone na format książki, ale mamy skończone tą adaptację. A nie, że a manga jest na piątym, szóstym tomie, a my sobie dojedziemy do końca, bo chcemy to jakoś trzeba skończyć, bo to anime idzie, ale nie wiemy jak do końca, ale je skończymy. Ten sam problem był z Fullmetal Alchemist pierwszą serią, pierwszą edycją tą, gdzie manga wychodziła i po prostu twórcy poszli swoim torem, chociaż tam przynajmniej to trochę lepiej wyszło. Syndrom 12-13 odcinków, pośpiesznie kreowany świat, o ile można tak powiedzieć. Albo jego brak. Albo jego brak postaci, których motywacje, ich wątki, które są ledwo co poruszone. Takie zabiegi jak dodawanie postaci, uśmiercanie jej 50 minut później. Takie zabiegi jak skakanie między scenami, babka się teleportuje z jednej sceny do drugiej nagle. Nie mówię, że musi przez 5 minut schodzić po schodach, ale przydałoby się wyjaśnić, dlaczego ona w jednym momencie stoi na szczycie jakiejś tam wieży, a w drugim momencie już stoi na jakiejś ulicy i do niej strzelają, nie? Bo robienie odcinka, w którym to się większość stało, nie wiadomo. Czasu to są flashbacki. To też jest fajne.
Właśnie, flashbacki są dobre i w sumie tak naprawdę powiem ten flashback z Colt'ą i Lucy, tak jak już wam mówiłem podczas wspólnego oglądania, to była jedyna spójna część tego anime. Jedyna taka, która miała ciąg przyczynowo-skutkowy zachowany, tylko że oczywiście musieli ją rozbić, że... Znaczy, mi bardziej chodziło o ten ostatni odcinek, gdzie my już wiedzieliśmy, co się działo z tym flashbackiem w dzieciństwie, ale tam dalej było to powtórzone. Tam... A, podwójne po pokazaniu flashbacków to tak wyglądało, jakby oni na siłę chcieli wypełnić ten ostatni odcinek czymś. Albo myśleli, że mamy Alzheimer. No, albo myśleli, że mamy Alzheimer. Dwa odcinki temu to pewnie nie pamiętają. No w sumie przy mnie się to zgadza, bo w sumie nie pamiętam prawie żadnej postaci imiona. Ale to też dziwne. Tu widać ewidentnie, że nie mieli czasu antenowego. Na przykład motyw z tą bezdomną dziewczyną. Jak ona miała na imię, nieważne. To znaleźli tam, czy ona się sama znalazła. Maju. Ale tą otwartą tą kartę, bo... tak mam mówić. No ona miała jedna z niewielu miała jakiś tam wątek i ten wątek był w jednym odcinku zaczęty. I ten wątek był fajny, bo to był wątek przemocy domowej, przemocy seksualnej wobec dzieci i to naprawdę można było rozwinąć na 2-3 odcinki nawet i zrobić z tego sensowny wątek, który zrobiłby development tej postaci, tej Maju i przedstawić jej rozterki wewnętrzne, a nie jej rozterki się tak naprawdę zajęły na jednej scenie, której on do niej mówi, ściągnij spodnie. I raz ściągnęła, a za drugim razem nie. No i ucieczka. I tak naprawdę nie mamy zagłębienia się w tą postać, co ona przeżywa, jak ona przeżywa. Ja wiem, że to nie jest postać pierwszoplanowa, ale mamy mnóstwo przykładów z gier, z serii animowanych, których nawet drugoplanowe postaci dostają dobry development tak naprawdę. A czasem nawet dostają własny serial. No na przykład. Na przykład Pingwiny z Madagaskaru. Także to jest kolejny zarzut, pośpieszne kreowanie postaci. Według mnie jak już nie ma kreowania świata i kreowania postaci, to nawet jak będzie fabuła dobra, to na nic nie zmieni. Także miało to anime fajny motyw, bo sam motyw między Diclonius'ami a ludźmi, tam jest motyw tego, że ludzie, bo, jakby to ująć dobre słowa, Diclonius'y nie były przynajmniej złe od urodzenia, ale tak ludzie im wmówili to, że one po prostu podczas... tego ich traktowania dostawały takie traumy, że zaczynały zabijać wszystkich, nie? One same z siebie są złe. Ano 3 lata, że po 3 latach, albo że na przykład jak są dobrze traktowane, to później się... I podano wyjątek tej Nany, tej drugiej babki w różowych włosach. A przechowywanie ich od dziecka w laboratorium, strzelanie do nich metalowymi kulami, to nie ma nic wspólnego z tym, nie. No dokładnie. One są złe od urodzenia. Zresztą Lucy też potrafiła się ogarnąć już w tych ostatnich odcinkach i nie zabijała byle kogo do kogo, była wkurwiona, nie? Więc to był dobry wątek, który można było rozwinąć w jakiś sposób. Ale nie rozwinięto. Nie wiemy tak naprawdę, jaka była motywacja, bo to już ty mi was sugerowałeś, Silent, że motywacja. Kto był antagonistą? Antagonistą był ten dziadek, który siedział na fotelu. I jakie jako motywacje? Co chciał zrobić? Co chciał osiągnąć? W ostatnim odcinku ściągnął perukę i wow. To miało być jakieś objawienie? To miał być jakiś cliffhanger? Dwóch tych przedstawicielów męskiej tej Diclonius'u. Właśnie ja od początku myślałem tak naprawdę, że jak to było też z tym lekarzem, czy to nie był lekarz, tym jego synem, że oni sobie to jebnęli jakąś operację i w sumie teraz... Żeby pukać Diclonius'y, nie? Tak. Dobra. Tam jedyne co było, jakieś tam większe przesłanie, co oni chcieli robić, to było tego syna, że tam on chciał zasiedlić planetę tymi Diclonius'ami, tam się jebać, ale w sumie nie wiadomo, czy to było główny zamysł, czy on po prostu był jakiś jebnięty. Słuchaj, ten wątek skończył się 15 minut, nawet do końca odcinku nie dotrwało. No, nawet nie wytrwało, nieważne. No. Tak, ja... Możemy, że tak powiem, wyzywać to anime, czy tam wytykać będę, ale na pewno mogę powiedzieć, że jakiś pozytyw, co teraz mi przychodzi na myśl, to jest fakt, że niektóre sceny są rzeczywiście mocne i fajnie się ogląda, tutaj będą trochę spoilerów, jak na przykład Lucy, czyli ta protagonistka w żółtych włosach, jak była mała, to tego psa jej zbili, nie? No to już każdy myślał, o tak, zabije ich i zabiła wszystkich. I to są fajne, mocne sceny, które aż się czujesz dobrze, niby sprawiedliwości stało się zadość, a jednak za chwilę sobie przyjesz, nie, no ona ich po prostu zamordowała. Tak, i mordowała dalej, żeby sobie mieszkać w domkach. Tak, wcale nie jest dobre, jednak sceny są mocne i w momencie, kiedy nie ma tych
samoprzeładowujących się pistoletów, czy bycia Pokemonem, czy jakichś błędów logicznych, to to anime jednak ma mocne momenty, które się fajnie ogląda, jeśli ktoś lubi taką masakrę. I fajnie się ogląda i jednak dla mnie to jest na mocny pozytyw dla tego anime. Tylko, że za każdym razem, jak te sceny się pojawiały, to mają wrażenie, że one są wyrwane z kontekstu. Poza tym jednym wątkiem, co mówiłem, tych wspomnień. To jest jedyny moment, gdzie czaiłem, co się dzieje, z którego momentu do którego momentu dąży. W sumie chyba najlepsza część według mnie tego anime to były te wspomnienia Koty i Lucy. No to tak naprawdę ja bym prędzej oglądał anime, które byłoby poświęcone tylko tym wspomnieniom, jeżeli byłoby to robione mniej więcej w takiej w taki sposób, a nie... No bo tak te sceny były fajne, ale później lecisz i oglądasz, jak Kota przebiera z zamkniętymi oczami. Tak. No, już nawet bym pominął na tego Pokemona. Dobra, straciła tą pamięć, zamieniła się w Pokemona i się zrobiła taka śmieszna. Element śmiechowy nawet może być, nawet w poważnym anime czy ta poważnej historii jakiś taki element koniczny może być. Ale tu przechodzimy znowu do kolejnego punktu negatywnego, fanserwis. No nie powiecie mi, że w tym anime nie dostawaliśmy fanserwisem w twarz. Prawie mi stanął. Było go. Było go całkiem sporo. To był taki... Najgorsze, że to tak naprawdę ten fanserwis jest taki, że on tak widać, że to było trochę na siłę robione, bo fanserwis nie jest zły, ale ma jakieś takie uzasadnienie. Jest po coś. Były tam sceny, które faktycznie tę nagość i czy tam no te szczegóły, no bo w anime zazwyczaj jak się przedstawia, w anime dla nastolatków takich licealistów nie przedstawia się szczegółów takich jak sutki na przykład. Ale no było to i były sceny, gdzie to było uzasadnione. Na przykład jak Lucy uciekała z tego laboratorium, no to tak. Okej, była naga. No bo trzymali ją tam w tej trumnie zamkniętej, czy tam sceny kąpieli, no to sceny kąpieli wiadomo. Kąpią się nago, to co też w trailsach narzekałem, że jak biorą kąpiel, to kurde, wszyscy w kręczniczkach siedzą. Nie? Ale to takie sceny, jak tam Kota ją rozbierał, czy tam za cycki się łapali, czy no ewidentne jakieś tam, w szczególności podczas walki, jak Nanę tam rozdzierała na kawałki, to wszystko, to było niepotrzebne, to było niesmaczne w tej scenie. Ja tak szybko wtrącę tego trialsów, żeby tam, no. Nie może trialsem jakieś złe, te osoby, które na to narzekają, to po prostu nie potrafią spojrzeć na szerszy obraz, dlatego tam nie ma tej nagości, po to, żeby ta gra mogła się lepiej sprzedać szerszemu gronu, żeby nie trzeba było wstawiać osiemnastek, a jeśli się ta gra lepiej sprzeda, to będziemy mieli więcej części. Ci ludzie, którzy narzekają, po prostu nie potrafią spojrzeć. Czemu? A dzięki. Nie spojrzałem na to. A ty ignorowałeś narzekający człowieku, a teraz widzisz, będziesz miał więcej części, bo odnosi sukcesy. Trialsy odnoszą sukcesy. I 90 godzin kolejne w dupę. Bo tyle ta gra trwa. Mogliby DLC dodawać dla dorosłych. No more ręcznik. No porecznik. Są medy na peceta. Ale nie, tak naprawdę to nie chodzi o to, że ja się o Trace'ach źle wypowiadam w tej kwestii, bo to mi tam absolutnie nie przeszkadza. Ja nie gram w tą grę, żeby cycki jakiś tam lolitek oglądać. Tylko czasami no ta cenzura tam aż boli, bo tak jak na przykład Elfen Lied za dużo było pokazane w niektórych momentach, niepotrzebnie, choćby w tych scenach walki, a to w Trace'ach znowu takim odskocznie zrobię szybką tam, a czasami aż na siłę po prostu te kąty kamery to wszystko ustawiają, żeby nic nie było widać. Dobra, koniec wątku trailsów. No, jedziemy z powrotem do tego. Tak, ten fanserwis za dużo go było. Te ostatnie odcinki, w szczególności, no dobra, jeszcze zwrócę tam, jak Kota się tam próbował ją przebrać albo coś, to nawet zabawne było. No nie powiem, że nie. Było to śmieszne, bo śmiechłem. Ale w szczególności podczas tych walk ta nagość była kompletnie niepotrzebna. To szło zrobić bez tego i to według mnie nie dodało żadnego jakiegoś tam dramaturgii, tylko sprawiło, że tak na to patrzyłem i tylko zastanawiałem się, żeby mi nikt do pokoju nie wszedł, chociaż jestem 30-letnim facetem. To taki fanserwis jest fajny, jak robisz komedii z typu Grand Blue, a nie kiedy kreujesz anime, które ma być poważne i poruszać poważne tematy. Poza tym też nie rozumiem jednej sprzeczności, skoro oni te Diclonius'y tymi swoimi wektorami potrafiły kroić wszystko dookoła, to jeżeli oni atakują drugiego Diclonius'a, to nie wiem, ten Diclonius ma potężniejsze ciało. No nie ma, no bo na nie urwała te ręce, nie? Odcięła, od tak sobie. A jak na końcu ta z tymi 44 wektorami ją atakowała, to nie wiem, nie mogła jej zabić czy coś? Czy nie chciała jej zabić? Rzucała nimi po kątach. No to są właśnie dziury, nie? Które przeszkadzają. No.
I tu, skoro już mamy cycki i tyłki omówione, to też gor. A gor mi się podobał. To akurat... A było krwawo. Szczególnie w pierwszych tych, już tam mówiłem właśnie, że mocne sceny, to już mówiłem, że to jest pozytyw. I ta bezsensowna śmierć tej laski, co tą wodę... No to są rzeczy, które mi przeszkadzają, że to wlazła ta laska, która się przewróciła i została od razu zamordowana. No, trochę popsuło mi to ten moment. Ta śmierć w ogóle nie miała znaczenia tam, sensu tak, jakiegokolwiek. Tak. Jej tam mogło nie być i to było tak głupie. Kto wchodzi przed linię strzału w ogóle uzbrojonych żołnierzy? Jeszcze pyta się, gdzie jestem? Takie... W ogóle właśnie, to jest te budowanie postaci, to robienie... Znaczy, dla mnie, jeżeli ktoś ma zrobić śmierć postaci, która nie ma znaczenia, to trochę... Albo po prostu lepiej nie robić. Fajnie te śmierci były na przykład zrobione w Akemaga Kill, gdzie śmierci zaczynały się tam tak naprawdę dopiero po paru odcinkach, w których te budowanie postaci było chociaż trochę zrobione. Poznało się ich charaktery, jakieś tam różne rzeczy, a tutaj na przykład pojawia się w jednym odcinku pani, która... dawała matkę jakiegoś Dikloniusa i nagle za 3 minutki już pani nie ma, bo i nie my ma... mamy płakać na tym chyba, tak? Tak. Nie wiem, czy ma... szokowani być? Ma być smutno. Nasza reakcja była taka, oglądamy i... Oglądamy, pokazuje się mama i Toster chyba wtedy tak. powiedział... Ona zginie. No zginie, wiedziałem, że zginie. Co jest gorsze? Śmierć taka właśnie w postaci zrobionej po to, żeby zmarła? Czy śmierć postaci z głównej obsady, żeby zaraz ją wskrzesić? Jaki to mamy w ogóle mieć zabieg? Ja bym to postawił na równi. Nasza reakcja była taka, koniec. Przystało całe nasze poruszenie emocjonalne. No mi bardziej było szkoda tego pieska, co go tam zażnały te dzieciaki. W ogóle to też jest śmieszne, że my na to zwróciliśmy uwagę, że ci ludzie, którzy tam, że tak powiem, nazwijmy ich NPC-tami, to oni byli bezduszni, byli chamscy. Tam była jedna kobieta w tej jednej scenie, w tym flashbacku, która się zapytała, czy nic ci nie jest, została zamordowana. Ale cała reszta była okrutna, bezduszna, chamska, bez kultury. W całym świecie tego anime tak naprawdę. Wszyscy byli chujami tak naprawdę. Wszyscy oprócz głównej obsady. I może jeszcze ewentualnie tego lekarza, jak on się tam nazywał, Kuramy. Już nawet nie poruszę, Kurama miał jakiś tam development, coś tam wiemy o nim. W sumie chyba zaraz drugi po tej historii Lucy i Kouty. Ale już nawet nie poruszę tego motywu romantycznego, tej jak jej tam było? O, wiem o kogo chodzi, za co go kotę biła. No. Było tak głupio zrobione, że miałem cringe'a normalnie. Cringe'a. Nie rozumiem w ogóle, o co chodziło w tym związku. Czy on miał być ten związek, czy miał ten związek? Właśnie... Po pierwsze, to oni byli spokrewnieni, więc... Ale tu w jednym odcinku, bo jeżeli o tej postaci myślę, to tu w jednym szli tam szukać tej Lucy i tu się całowali, a tam nagle w sumie następnych odcinkach to nic... No a w następnym odcinku dostał liścia za to, że tam ją dotknął, czy coś. Tak, bez sensu. No tak. Albo chcesz, albo idę, albo nie idę, no przepraszam, albo prowokujesz, raz się pytasz, czy możesz cycka dotknąć, to była taka scena, czy chcesz dotknąć mi mojej piersi, czy coś takiego cycka, a za chwilę dajesz mu w twarz, no ty się dziewczyno ogarnij, zdecyduj się, albo tak, albo nie, albo idę, albo nie idę, bo przy garniturze w żaden na wesele nie pójdę. Ja lubię, jak coś, co się dzieje w anime, ma jakiś sens, cel, a nie, że jest jedna scena, że się całują, łapią się za cyca, by później w całym anime w sumie nawet tego nie ciągnąć, ani nic z tego nie wynika. Ani nie powiedzieć, dobra, zrywamy. Tak, tylko no jedna była, a tam w sumie później doszło do takiego... To było jakieś harem, kurde. Małe. To było fajne. Znaczy, to było z jedną 14-latką, którą też nago pokazali. Tak. Jest. No dobra. Jeżeli wszyscy już powiedzieli, co chcieli powiedzieć, bo można by tak dyskutować w kółko i narzekać, przejdę do podsumowania, tak. Wrażenie. To anime właśnie przez ten nie do końca ocenzurowany fanserwis, przez tą nagość, przez ten gore, na pierwszy oka sprawiło, przynajmniej w moim odczuciu, po trzecim oglądaniu tego anime, takie wrażenie, jakby to było anime dla dorosłych, jakby to było poważne anime, bo tu się po jakiś wątek jakiejś przemocy w rodzinie, tutaj jest wątek odrzucenia, wątek zemsty, i właśnie ta cała otoczka, to jak to napisałem, jak ja to w rozpisce napisałem, cycki, dup i gor,
przykryły te niesamowite niedociągnięcia, niedoskonałości, brak developingu postaci, brak kreacji świata przedstawionego. I na pierwszym oglądaniem skupiasz się na tym, no bo to dostajesz twarz tym, dostajesz tymi flakami w twarz, że tak powiem, dostajesz tymi cyckami w twarz, tymi dupskiem w twarz. Najlepsze jest to, że tylko panie były rozebrane, koty nigdy na go nie widzieliśmy, nie? To jest też dyskryminacja. Dzięki Bogu. No ale panie jakby oglądały, to może chciałyby zobaczyć tam, nie wiem. Sutka. Nie wiadomo, co. No ale to wszystko po prostu, co dostawaliśmy w twarz, ten taki szokujący efekt przykrył masę niedoskonałości, luk fabularnych, braku rozwoju postaci, braku kreacji świata, bezsensowne zakończenie, które tak naprawdę jest niespójne z tym, co była autor miał na myśli, że tak powiem. Zakończenie, które sugeruje nam tak naprawdę jakiś ciąg dalszy. Tak, bo tam... Bo ona umarła. Ale ktoś tam stał w drzwiach. No, ona umarła, ale nie umarła, więc what the fuck, nie wiem, miałem mieć jakąś nadzieję stworzoną, że ona nie żyje, w sumie poczułem takie, fajnie, umarła w końcu. A tu pies merdał ogonem, nie? No. Się domyślcie, otwarte zakończenie. Może byłbym, jeszcze na koniec, owa, co powiesz o owie, bo ja mam swoje zdanie. Oglądałeś? Oglądałem sobie skróty na YouTubie, bo całego mi się nie chciało oglądać. Jakbym miał to określić w jednym zdaniu, to nie dooglądałem do końca. I szczerze to okej, przepatrzyłem sobie z ciekawości, tam była jakaś akcja w magazynie, ktoś umarł, ktoś nie umarł i w sumie to chujnie. To ja ci powiem, co myślę. Ostatni tytuł anime, No Return, 13 odcinek, został wyemitowany 17 października 2004 roku. Natomiast 20 kwietnia 2005 roku powstała OVA, która ma na celu nic innego, jak wyjaśnić pewne luki fabularne, które powstały podczas emisji anime. Czyli żeby wypełnić luki fabularne, to nie musieliby jeszcze 12 odcinków zrobić. Czyli innymi słowy, sami twórcy w tym momencie przyznali, że no zjebaliśmy za przeproszeniem i tam można jednak było coś wrzucić, żeby to lepiej zrozumieć. To wszystko, co chciałem na ten temat powiedzieć. OVA tak naprawdę to jest nieudolna próba załatania dziur fabularnych, które powstały podczas tworzenia anime. To jeszcze ja bym chciał podsumować od siebie. Dla mnie to anime to jest zmarnowany potencjał, ale to jest taki zmarnowany potencjał, że się robi smutno, bo faktycznie już same oglądanie tego anime, mniej więcej ktoś, kto ma więcej komórek mózgowych niż pewien pan, którego imiona się nie wymawia, jak Voldemorta, no ma pojęcie, co można by zrobić, żeby to anime wyglądało fajniej. I miejmy nadzieję, że manga mi to wynagrodzi, bo faktycznie jest potencjał, który niestety... Okej, okay. To żeby jak wszyscy, to wszyscy. No to ja powiem tak, część może powtórzę, ale generalnie jeśli chodzi o samo anime, to jak już mówiłem na początku, mi się nie podobało. Jeśli chodzi o pozytywy, to mówiłem, są te mocne sceny, o ile nie są popsute jakąś tam, ich widzi mi się, że kogoś trzeba zabić, albo jakiś inny tam dziwny zabieg. Ale pomysł był naprawdę fajny, ciekawy. Ta historia z tymi Dikloniusami, może trochę dziur, ale generalnie była ciekawa i trochę mnie, że powiem, zainteresowała. No ale niestety już po pierwszych odcinkach ja wyczułem, z czym mam do czynienia i oglądałem tylko dlatego, że wy ze mną oglądaliście. No będę szczery tutaj. No ja przypuszczałem, bo no, było fan, można było sobie posiedzieć, pośmiać się z serii. To się szanuje. A jeśli chodzi o minusy, no to tak jak mówiliśmy, no psucie tej imersji tymi głupotami, dziwne jakieś cięcie scen, brak w ogóle kreacji tego świata, jakby twórcy już z góry założyli, że nie zamierzają tego robić, tylko robią te 12 odcinków i idą, że tak powiem, na wow, że pojadą sobie 12 odcinków na tym takim wózku, że o, mamy fajną historię, fajny pomysł i mamy nagość i mamy przemoc i to wszystko, co im wystarczy. Zabijanie postaci, jakieś takie... dziwne właśnie bycie Pokemonem czy coś, to wszystko niestety psuło tą imersję i chyba największy moim zdaniem gwóźdź do trumny tego anime. I tyle. No i ja w takim razie... Nie polecam. Co? Nie polecam tego. Aha. Nie rekomenduję tego oglądać. Dobrze. No ja od siebie powiem, że
Ja od siebie powiem, że w sumie nie będę powtarzać tego, co wy powiedzieliście, bo większością się zgadzam. Co jeszcze ode mnie, bo tu wymienić wypadałoby kilka dobrych stron, bo mnie Monika zabije, bo mi tu też wysłała, żeby wspomnieć o tym. Design postaci mi się podobał, choć w niektórych momentach narzekałem, że te oczy, na przykład te dzieci mają na pół twarzy, to już była przesada, nie? Ale sam design postaci głównych bohaterów Lucy mi się podobała jako postać taka zewnętrznie, fizycznie, nie? Była fajnie narysowana, Teddy Cloniusy też były fajne. Kota, no to taki typowy protag, jakiś szczególnie tam nie miał żadnych takich jakichś zewnętrznych cech, które mogę powiedzieć, o fajnie wygląda. Na przykład czupryny w stylu stojącego Son Goku. Miało kilka fajnych scen humorystycznych. No, Pokémon był Pokémonem i był denerwujący, no ale był śmieszny momentami, no to trzeba przyznać. Scena z przebieraniem z zamkniętymi oczami, no skradła z show. To się śmialiśmy z tego. Muzyka. To, co zasługuje na pochwałę, to jednak muzyka. O ile w samym anime tych wątków muzycznych jakoś tak nie za dużo wychwyciłem, ale opening, który tak naprawdę jest, to mi Monika napisała, jest aranżacją, jest Gustawa Klimta, jest wykorzystany, opening został wykorzystany obrazy Gustawa Klimta, jest chyba aranżacją jakiejś pieśni czy coś takiego. No ale mniejsza są, nie będę się mądrzył, bo nie wiem. Opening jest piękny i jego remiksy, które pojawiały się też w czasie trwania anime, też potrafiły podkreślić tą scenę, jakkolwiek głupia by ona nie była. No i co jeszcze? Co było dobre? Mam trzy rzeczy. Design postaci, koncepcję motywów, to co Toster powiedział i Silent, że motywy były fajne, źle rozwinięty, zmarnowany potencjał. No i cycki dupi gore. No trudno tego nie traktować jako facet, jako jakiś pozytywy. Tylko, że to jednak troszkę było przesadzone. To było, za często się pojawiało i w pewnym momencie straciło smak. Dobra scena na gości, czy tam erotyczna, jeżeli jest dobrze zapisana, nie jest wulgarna, nie jest rzucona w twarz, potrafi podkreślić jakiś fajny wątek. Tutaj na Fate'a mogę dać przykład Fate Stay Night. Będziemy może na następnym, jeżeli się pojawi, podcaście omawiać. Ale tutaj to było właśnie do przesady. I także i zaleta cycki dup i gor, i wada cycki dup i gor. I na tym bym skończył podsumowanie tego anime. Ja osobiście polecam, ale nie nastawiać, inaczej polecam. Nie polecam, polecam i nie polecam. To jest takie anime na w sumie jeden, dwa wieczory. Obejrzeć sobie, zobaczyć, co tam jest dobre, co jest złe, popodglądać sobie nagą Lucy i Nanę i jakąś 14-latkę, chociaż nie wiem, czy to powinienem polecać. Lepiej nie. I zapomnieć. To jest 12 odcinków, które można poświęcić, żeby sobie zobaczyć. Sutki, bo sutki w anime to nie są częsta rzecz. A ja powiem, tak jak mówiłem, te 12 odcinków razy 20 minut poświęcić, żeby poszukać jednak czegoś innego. Ja nie polecam, dla mnie na nie. Ja jestem na środku, na pośrodku. Jak chcecie, obejrzyjcie, jak nie, to nie nastawiajcie się. Albo inaczej, jak będziecie oglądać, starajcie się nie skupić na tej otoczce zewnętrznej, tylko szukać wnikliwie to, co się naprawdę dzieje w tym anime. Będziecie mieli to samo pojęcie, co my. To ja powiem tak, zrobię paczkę z cyskami i soundtrackiem i możecie zobaczyć to i będzie lepiej. Taką kompilację 20 tak, minut, najlepsze sceny. Tak. A o mandze się opowiem, jak będę czytał, bo w sumie mam w planach. Dobrze, to by chyba wszystko. Już wszyscy powiedzieli. Ostatni temat na dzisiaj, wzięliśmy trzy tematy, a i tak wyszło dłużej niż myśleliśmy. Myśleliśmy, że będzie godzina, to już do drugiej godziny się zbliżamy. O tyle fajnie, że mniej więcej każdy tyle samo było, bo chyba równo praktycznie wyszło po 40 minut każdy, więc... No i dobrze, tematy wyczerpane. Proszę... wyczerpane nie, na... Nie wyczerpane, gdzie to... Tematy wyczerpane na nasz podcast dzisiaj, o to chodzi, że już nie mamy więcej tych... Ja wiem, że moglibyśmy na te tematy jeszcze rozmawiać długo, no ale w tym takim naszym formacie to no, musieliśmy to w takiej formie zawrzeć, jak tak jest. Ja też w imieniu Tostera i Silencia, ogólnie naszej tutaj ekipy, chciałbym przeprosić za jakiekolwiek niedogodności, czy tam może jąkania się, czy
gdzieś tam jakieś braki tematyczne, jeżeli chodzi o wypowiedzi. Jest to nasz pierwszy podcast i tak naprawdę to jest jeden wielki eksperyment. Jeżeli się przyjmie, jeżeli gdzieś pomiędzy tymi naszymi błędami, które na pewno się pojawiły, pojawiły się nawet teraz, jestem tego świadomy, ta forma, ta treść rozmowy jest znośna i przyjmowalna do słuchania, no to na następny raz po prostu postaramy się jakoś to też, wiadomo, przyjdzie doświadczenie, lepiej to przygotować i jakoś też wypełnić te rozmowy taką bardziej treściwą rozmową. Będzie popyt, będzie podaż. Dokładnie. Prawa rynku. Ja chcę na koniec chcę też przypomnieć, że będziemy startowali z tym naszym konkursem tutaj na naszym Discordzie. Kanał do Discorda będzie w opisie filmu. Każdy jest zaproszony, czy to fan RPG Makera, czy to fan anime, czy to fan fantastyki, bo też o takich tutaj szerokich, w szerokim zakresie. Nawet fani ogrodu. Nawet fani ogrodu, zwanego no na przykład. No nie mówimy tych brzydkich słów. Tak. Każdy jest zaproszony. No i to by było chyba na tyle. Ktoś jeszcze jakiegoś suchara może powiedzieć. Tylko tym razem nie o szatanie. I księdzu. Ja nie znam się na sucharach, słuchajcie. To by trzeba było mieć wcześniej przygotowany chyba, nie? Tak, trzeba było się przygotować. Wrzuć postprodukcji.